Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Przez ostatnie dwa odcinki mnie nie było. Chyba na trzy nie było mnie odcinki. Łaziłem trochę po klubach. Zauważyłem, że w dzisiejszych czasach to nie biała beta już powoduje, że można wyrwać coś podczas wieczornej imprezy, a zapach benzyny, którym większość młodych mężczyzn była skropiona, keta z papieru toaletowego i wysypujący się cukier z kieszeni, a także biżuteria z węgla. Nie wiem, czy też zauważyliście, że żyjemy w ciekawych czasach, jeżeli chodzi o produkcję różnych rzeczy z przedmiotów, których chyba o to nie podejrzewaliśmy wcześniej. Dlatego dzisiaj do studia zaprosiliśmy dwie gościnie, które kilka lat temu postanowiły, że jebać biedę i przewidziały to, że w przyszłości węgiel będzie cenniejszy niż diamenty. Mianowicie jest dzisiaj z nami Bogna i Roma, które są z biura projektowego, ze studia projektowego Brokat, a rozmawiać dzisiaj z nimi będą Michał Kucharski, Mateusz Majk, Kuba August. Okej, no to powiedzcie nam, jak to się w ogóle zaczęło. Tak od razu, bez wstępu? Dzień dobry, witamy wszystkich. Tak, no właśnie. No dobrze, dobrze, może tak być. To w takim razie możecie, macie teraz minutę, żeby się przywitać. Dzień dobry i dziękujemy za zaproszenie. Niezły wstęp. Ja nie mam nic do dodania, bo Grosz wszystko powiedziała. Dobrze. To ja tylko pozwolę sobie dodać, że bardzo mi miło, Kubo, że właśnie widzę, że podążyłeś za tymi trendami. Ten łańcuch złoty, który masz normalnie na szyi, taki ten gruby, zmieniłeś dzisiaj na taki fajny z bryłami węgla, prawda? To naprawdę pięknie współgra z twoją brodą. Tak, wyjąłem go z piwnicy, chociaż zdejmuję go, jak idę po mieście, bo boję się, że zostanę pobity. No, to ewidentnie. Tak. Dziewczyny, jak to się zaczęło? No to właśnie myśmy sobie tak szły po ulicy. Napotkałyśmy tą wzięła grudkę węgla. Nie, no tak serio, to wzięło się to trochę z potrzeby znalezienia czegoś, co moglibyśmy zabrać ze sobą za granicę, co byłoby prezentem z naszego regionu, co byłoby czymś fajnym, kojarzącym się ze Śląskiem. Zaczęłyśmy pytać znajomych z innych miast, z innych regionów, z czym im się najbardziej kojarzy Śląsk. Był czwarty i piąty rok, wyjeżdżałyśmy wtedy na Erasmusa i drugim pomysłem był narkoman, tak? Czyli ze Śląska narkoman? Nie, pierwszym pomysłem tak naprawdę nie była biżuteria, tylko lampa. Okay. Z racji tego, że jesteśmy po architekturze, to chcieliśmy stworzyć coś, co będzie do wnętrza, ale no, lampa nas przechytrzyła, jednak nie poradziłyśmy sobie z obróbką tak dużych, w ogóle chciałyśmy stworzyć po prostu coś, co będzie do wnętrza, padło na lampę, ale ogólnie gabaryt i materiał, jakim jest węgiel, po prostu nas pokonał, ilość prób, które wykonałyśmy, porażki, zapylenie całej klatki schodowej. Lampa z węgla to miała być, rozumiem. Tak, zaczęliśmy po prostu obrabiać różne bryły, ciąć je i rzeźbić w nich i to spowodowało, że jak zaczęliśmy jakąś piłą czy szlifierką ciąć, no to ten pył jednak się strasznie, strasznie wszędzie roznosił. No i w sumie jeszcze dobrze nie zaczęłyśmy jakoś prowadzić pracowni, a już rodzice się naraziłyśmy. Moi chcieli nas tak wyrzucić z budynku, w którym miałyśmy mieć tą pracownię. Czyli po tygodniu miałyście oddech jak górnik przodkowy generalnie po 40 latach pracy. No myślę, że nie, no że górnicy jednak to jest bez porównania, to jakby, ale już jakby rozumiemy ten klimat, który panuje. Może trochę miałeś jakąś malutką namiastkę. W tym momencie widzę te stado górników, którzy usłyszeli, że ktoś w warsztacie się trochę zapylił. Nie się denerwują tak, na nas teraz. A tutaj właśnie. Proszę bardzo. No ale widzicie, ale to dobrze się w miarę Śląsk kojarzy, nie? No bo można by byłoby powiedzieć, że w przyszłym roku jakbyśmy wypuścili takie gadżety pod tytułem Krauza Luftu ze Śląska, to taki zamknięty smog w... Michał, ty nie jesteś ze Śląska. Ale zrozumiałem. Wiesz, co to jest Krauza? To słoik taki, ten? Tak, polski słoik, a brawo. No taki słoik jakby się sprzedawało, to chyba też byłoby okej, ale tylko w niektórych miejscach, nie? Typu... Tak. Ruda Śląska, Rybnik. Tak, ja się chciałem dopytać, bo powiedział się, że coś, co można zabrać ze sobą ze Śląska chciałyście. A gdzie pojechałyście z tym? Na przykład do Kolumbii? Nie, no w Kolumbii akurat tam jest węgiel. Właśnie tam, właśnie o tym rozmawiałyśmy. Rozmawiałyśmy o tym właśnie wczoraj, że jedna z naszych klientek uświadomiła nam, że węgiel, który pozyskują, których skupują, nie jest węglem polskim, tylko, bo właśnie zapytałam ją, mówię, dlaczego pani tak często bywa w delegacji nad morzem, zajmując się węglem? Mówi, no bo właśnie odbieramy węgiel z Brazylii akurat. Węgiel.
Tak, przy okazji worki z Kolumbii. Natomiast myśmy wyjeżdżały w różne miejsca. Ja do Kopenhagi, bo tam studiowałam, Roma, Portugalia. Potem jeszcze odbywałyśmy praktyki w Barcelonie, więc... Jakby no, na studiach starałyśmy się z tego... Światowo się zrobił. Starałyśmy się jak najwięcej wykorzystywać ten czas i dużo wyjeżdżać. No i zawsze jakiś był problem. Ja nawet raz właśnie do Kopenhagi zabierałam bigos, który moja babcia właśnie w Krauzie mi przygotowała. Ciężko się robi braloczki z bigosu. No, to już by było trudniejsze. Zależy, ile poleży. Tak. Padło na biżuterię. Tak, bo zmniejszyliśmy trochę formę, stwierdziliśmy, że jeżeli chcemy, żeby to był jakiś gadżet lub prezent, który można zabrać, no to lampa do plecaka lub do takiej kabinówki, no nie bardzo. Poza tym jest to też taki trochę dziwny prezent, komuś dawać lampę, jakiś wystrój do wnętrza i stwierdziliśmy, że musimy sobie trochę zmniejszyć tą formę i też sam produkt musi być bardziej uniwersalny, czyli ktoś, kto rzeczywiście daje prezent, a nie za bardzo zna drugą osobę, żeby nie było żadnej wtopy. No i pomyśleliśmy o biżuterii. No to był 2000, który to był Bogdan? 2006, 2007, bo 2008-2009 kończyłyśmy studia, a... Pierwszą kolekcję wprowadziliśmy chyba dopiero w 2012. Tak, tak, ale ja mówię o tym samym, jakby tej samej potrzebie, o której ty wspomniałeś, że na tym czwartym, piątym roku się zastanawialiśmy, co tutaj wziąć i stwierdziliśmy, że w sumie Śląsk ma tyle cech charakterystycznych, a w sumie jeszcze wtedy nie było nic. Kompletnie. No to też było ryzykowne, nie? Bo mówicie, z jednej strony lampę, nie? Bo to jest taki element, nazwijmy to, wystroju wnętrza, no ale biżuteria jest jeszcze bliżej, bo zdobi człowieka konkretnie. Nie? I w zasadzie nie każda biżuteria może pasować do danej osoby. Mimo wszystko. Tak, no też. Ale starałyśmy się też te formy stworzyć na tyle uniwersalne, że gdzieś też widziałyśmy, że zaczyna się robić ta moda na przykład w Warszawie, tak na takie gadżety warszawskie. Mm-hmm. Widziałyśmy, że jakby zaczynają się takie rzeczy pojawiać i tak założyłyśmy, że no prędzej czy później do Śląska nadejdzie to. Ten też, trend. Jakby, tak, pewnie. Ten trend. Ja nie krytykuję, tylko bardziej challenge'uję. Nie? Mm-hmm. Tak, rozumiem. Znaczy to, co ty mówisz, Mateusz, no to nie ma być dla wszystkich, prawda? Przede wszystkim... Zresztą myślę, że to się bardzo fajnie wpisuje w taki ogólny trend designu, co nie? Bo mamy wasz węgiel, prawda? Mm-hmm. Ale jednocześnie też w podobnym chyba czasie się stały popularne na przykład spinki z części zegarków na przykład, tak. Prawda? Jakieś takie mechaniczne bardziej. Drewno fajnie gdzieś tam z też żywicą epoksydową, jakieś tam cuda i tak dalej, prawda? Mm-hmm. Więc no, to są, no, ludzie odkryli, że w ogóle można nosić spinki do mankietów, to jest jedno, a drugie to no, nie musi być kawałek, nie wiem, srebra, tak? Co było przed wami? Przed tym takim ruchem designu, co się nosiło? Tylko biżuterię, że faktycznie szło się do... Srebro, złoto, bo... Chyba srebro, złote i te wzory też nie były jakieś... Jakieś kamienie, tak, no. Mm-hmm. Dokładnie. Dzisiaj jest to dla mnie tak trudno do przyswojenia znaczy, sobie, ja myślę, co to może być. Też jakby to pytanie, co było przed nami, myślę, że my w ogóle to nie można tak tego chyba kategoryzować, bo ja myślę, że nasza biżuteria jest zawsze obok. Mhm. Że jakby to początkową, pierwszą kolekcję traktowałyśmy trochę jak gadżety i w momencie, kiedy do nas się właśnie odzywały sklepy jubilerskie, mówiłyśmy, że no nie do końca jakby się wpisujemy chyba w państwa klimat, tak. Bo proszę zobaczyć, jakie mamy pudełko, proszę zobaczyć, jak to jest opakowane, jaką historią. Bardziej trafiałyśmy do takich miejsc, na przykład teraz współpracujemy z Muzeum Śląskim, czy zawsze współpracowaliśmy z Geschäftem, kiedyś jeszcze z Łąbuką. Złabuka była miejscem takim, gdzie były też gadżety i książki, tak? Więc jakby bardziej się tam plasowałyśmy jako taki gadżet. Teraz ze względu na to, że mamy dużo klientów powracających do nas, to troszeczkę te kolekcje zmieniłyśmy, są bardziej kolekcjami modowymi, jest też w nich, jest bardziej też tam połączenie... Jest to biżuteria, a tak, nie jest gadżet. To bardziej biżuteryjne, mniej gadżetowe, ale to też ze względu na to, że chciałyśmy urozmaicić ten asortyment i też zaoferować coś nowego klientom, których już mamy, tak? Naszym stałym klientom. Natomiast na początku rzeczywiście był to forma takiego prezentu i gadżetu i to bardzo fajny był oddźwięk tego i odbiór, dokładnie. I premiera była na Kato Yard Sale w Kato. Mhm. Dominik albo Michał, już teraz nie pamiętam, do nas zadzwonili i
zapytali, bo wiedzieli, że coś tam robimy z węgla, czy nie chcemy jakby premiery tych produktów właśnie na Kato Yard Sale zaprezentować. Słynnym Kato, który niestety teraz się zamyka. No dokładnie, niestety tak, jakaś historia się kończy. No i stwierdziliśmy, że to będzie taki nasz deadline, który spowoduje, że w końcu zakończymy jakby pracę nad tym projektem, i bo tak mogłybyśmy jeszcze pracować, udoskonalać i tworzyć, zmieniać niekończące się projektowanie, i postanowiliśmy, że to będzie taki, no taka nasza premiera, i faktycznie do tego Kato Yard Sale dotrwałyśmy właśnie i skończyłyśmy tą pierwszą naszą kolekcję klasyczną. A ona powstawała tak już w kontekście takim produkcyjnym przez was, czy od razu już szukałyście jakichś jubilerów, jak to wyglądało, czy to tak chałupniczo było tworzone? Robiliśmy bardzo wszystko tak namacalnie, prototypowo, pierwszy raz na czuja. Z pomocą przyszedł nam bardzo pan Czesław, do pana Czesława rzeźbiarza, pan Czesław Jurkiewicz. Dał nam namiar mój wujek, bo wujkowi zaczęłam opowiadać, jakie mamy problemy, z czym się zmagamy. On był wtedy komendantem Straży Pożarnej i właśnie przekazał nam namiar na pana Czesława. I pan Czesław pracował przy kopalni Wieczorek i w ogóle jak go poznałyśmy, to tak zupełnie nas nie traktował poważnie, bo przyszłyśmy do niego, on nam pokazywał swoje rzeźby, swoje prace, no już bardzo skomplikowane wzory, bardzo rozbudowane. No a my przyniosłyśmy szkic tego, jak chciałybyśmy, żeby wyglądały kolczyki, naszyjnik. Pierścionek. I nie traktował nas zupełnie poważnie, ale jak widział, że byłyśmy w tym bardzo wytrwałe i że przyjeżdżałyśmy do niego cały czas, to zaczął z nami pracować i w sumie z nim zrobił nam taki warsztat, tak, w weekendy, czy już nawet nie pamiętam, po prostu spotykałyśmy się z nim kilka razy i z nim obrabiałyśmy węgiel i od tego się w sumie zaczęło, a potem się dopiero zaczęłyśmy zastanawiać, kto nam w ogóle to oprawi w srebro, kto nam może z tym pomóc, i zaczęłyśmy po prostu się odzywać do różnych jubilerów, nie wiedząc też, jakie to środowisko w sumie katowickich jubilerów jest, w sumie wszyscy się znają, to jest takie hermetyczne, my tak wkroczyłyśmy, wparowałyśmy tak po prostu. Taki no bo trochę nieznany nam świat. Nie miałyśmy doświadczenia, tak? Nie skończyłyśmy ASP, zupełnie było to dla nas obce, więc zupełnie, tak jak Bogna mówiła, na czuja. Okej, ale poruszyłyście ciekawy temat. To jakie jest to środowisko jubilerów? Czy nie możecie powiedzieć dlatego, że... Jeśli nie możecie powiedzieć dlatego, że wam nie będą robić łanek, to mrugnijcie dwa razy. Nie, my trafiłyśmy akurat na osoby, które nam bardzo pomogły. Tak, świętej pamięci Małgosia Kupiec, jubiler, z którym miałyśmy przyjemność przez lata pracować. Zaczęli nam uświadamiać te detale, jakby sposób tego, jaki oni pracują. Dawid Krysteczko, z którym też lata współpracowałyśmy. Tak, dokładnie. Potem okazało się, że oni się w ogóle wszyscy oczywiście znają, a uderzałyśmy zupełnie do nich osobno. Tak. I w sumie Emilia, z którą Zapotoczna, z którą do teraz też współpracujemy, więc jakby dużo nas nauczyli, mieli dla nas dużo cierpliwości, wyrozumiałości, ale też jakby na początku podchodzili z takim dystansem, no bo nie wiedzieli za bardzo jakby jak ta współpraca będzie wyglądała, i też wydawało im się to dziwne, tak, że jakby przychodzimy z węglem do pracowni złotniczej. Okej, ja się chciałem troszeczkę cofnąć, bo nie bez powodu powiedziałem o spinkach, bo ja jako facet jednak kojarzę was, dlatego że mam spinki. Z sprzedażonie kupiłem i wisiorek, i kolczyki ma od was i tak dalej. Ale od czego się zaczęło? Co było tym pierwszym produktem? Bo właśnie powiedziałeś o gadżetach, więc ja sobie od razu pomyślałem chyba te dwa. Tak? Ja czyli myślę, spinki były... i kolczyki okrągłe. Pierwsze elementy to były spinki do mankietów, kolczyki. One jeszcze wtedy były w takich... robiłyśmy w dwóch formach, okrągłej i nieregularnej. Mam nieregularne. Mam okrągłe. Okay. Był brylok też. Brylok, tak. I pierścionek. I tutaj się... próbowałyśmy robić taką... Pierścionek kojarzy, bo taka, ja by generalnie ktoś... No dzisiaj to by wyglądałoby zajumał generalnie coś z hałdy, prawda? Tak właśnie ten bardzo pierścionek masywny. Bardzo chciałyśmy zrobić, go wdrożyłyśmy i wprowadziliśmy do sprzedaży, ale okazało się, że jednak materiał, jakim jest węgiel, jest zbyt kruchy i już niestety go w sprzedaży nie mamy. Były jednak reklamacje i jakby za bardzo się kruszył i ten jeden model postanowiliśmy wycofać. On był naprawdę duży, prawda?
Był ogromny, tak. No i też klientki. Ale były właśnie panie, które go bardzo lubiły i nawet do teraz jeszcze są osoby, które gdzieś tam do nas wracają i pytają, czy jednak nie mogłyby u nas go zamówić. Ja kojarzę, bo jakiś czas temu był Marcin Rzeźniczek z MMA i słyszałem, że tam jest używany generalnie jako jeden z takich, wiecie, na rynku. Tak. Jako taki, wiesz. Forma obronna. Tak, wykańczacz, co nie? A teraz prosto z brokatu. Ostatnia sztuka. Prosto z hałdy chyba. I pół tony węgla. No tak. Nie, ale był ogromny. Ja też miałem przyjemność korzystania z waszych usług właśnie na weselu, bo mieliśmy takie wesele designersko-śląskie, nazwijmy to. Okay. Więc stąd też poznaliśmy się, nazwijmy to, w pracowni. I faktycznie to było lata, liczmy 2012-13, w zasadzie bardziej nawet 13, bo wtedy mieliśmy wesele i ślub. No i ten węgiel nam się pojawiał, nie? Czyli nie tylko na nas, ale bezpośrednio też jako ozdoba na sali. Super. Ale rolujemy do mojego pytania. Proszę. Okej, okay. Mamy spinki, mamy kolczyki, mamy wisiory, pierścionek. Nawet dwa, tak. I co jeszcze ciekawego tam powstało? To chyba była pierwsza kolekcja, to było tyle. Pierścionek, naszyjnik, kolczyki i spinki do mankietów. Nawet nie wiem, czy nie były trochę później niż te wszystkie cztery elementy. Wiesz co, wydaje mi się, że były od razu. Zrobiłyśmy też regularne i nieregularne, takie jak kolczyki. Tak. Znaczy na pewno je właśnie zawsze rozróżniałyśmy, a jakby jak wspomniałeś o weselu, to też przypomniała mi się historia, że mieliśmy pana, który się dwa razy zaręczał. A to samo mi się przypomniało. W celach zaręczynowych panowie ogólnie jakby do nas się już zgłaszali. Karta stałego klienta, na piąty pierścionek zaręczynowy, 80% zniżki. To była niesamowita historia, bo ten pan nam opowiedział o całym swoim planie, że to będzie na koparce, w kopalni w Bełchatowie, że on już ma cały plan i scenariusz. Podzielił się z nami tym scenariuszem, po czym po dwóch czy trzech latach do nas napisał, że potrzebuje ponownie pierścionka. Tylko inny rozmiar. Inny rozmiar. I zaczęli się zastanawiać, tak, o co chodzi. I to nas też bardzo właśnie cieszy, że mężczyźni podchodzą tak bardzo nieszablonowo kreatywnie i że zamawiają właśnie u nas pierścionki jako pierścionki zaręczynowe. W końcu okazało się, że plan został ten sam, tylko narzeczona się zmieniła. No właśnie chciałem powiedzieć, nieszablonowo kreatywnie, czyli za każdym razem to samo. Właśnie nie wiem, Robert, czy tak, to było tak. Scenariusz był z szuflady gdzieś odgrzebany, tam pliki archiwalne. Zobaczcie, nie macie z nami w studiu Piotra Łyska, a mimo co historia o nim się pojawiła. Tak. Michał, a ty przypadkiem nie organizowałeś tego eventu zaręczynowego? Nie, ja tego zaręczynowego eventu nie organizowałem. Nie dostarczałeś koparki. A po co była tam ta koparka? Kogo trzeba było wieść koparką? To miało być jakieś, nie wiem, coś wyżej, nie wiem. Jak nie powie tak, to wiesz, już taki był gruz nad nią. Myślałem, że żona trzeba było przyszłą koparką. Mamy kilka takich śmiesznych anegdot. Tak, też byli dwaj panowie, którzy na początku regularnie do nas przychodzili. Oni mieli rodzinę w Australii, wyjeżdżali na Byłoby super, na gdyby nas ślub. Usłyszeli, to ich pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy serdecznie na ślub, czy na jakieś przyjęcie, już nie pamiętam, i zastanawiali się właśnie, co kupić tym kuzynkom z Australii. Przecież one już wszystko mają. I wpadli właśnie na ten węgiel, pojechali tam, potem wrócili, przyszli do nas na herbaty i opowiadali nam, że faktycznie te kangury są strasznie głupie i wpadają pod ten samochód i zdali nam całą relację z całej uroczystości. A prezent się podobał? Tak, podobał się, bo właśnie mieli zagwozdkę, ponieważ te dziewczyny, te kuzynki miały podobno już wszystko i zastanawiali się, co kupić, żeby się nie powtórzyło. No to węgla nie miały. Australia chyba też bogata. No z Australii chyba też do nas ściągany jest węgiel. Znaczy, ja myślę, że teraz nie ma miejsca, w sumie zapewne z Rosji na lewo też ściągniemy, ale... Tak, no dobra, ale rynek spotkał się z waszymi, zderzyłyście się z rynkiem w kontekście nowych produktów. No jak to było? No bo mówicie, że tego doświadczenia nie miałyście pod kątem takim warsztatowym tworzenia tych produktów. Doświadczenia w branży biżuteryjnej też w ogóle żadnego. W branży eventowo-gadżeciarskiej też nie. Zero. Okej, okay, no to co? Jak odpowiedział rynek na wasze nowe produkty? Rynek nas mega pozytywnie zaskoczył, bo nawet przerósł nasze oczekiwania. Szczerze mówiąc, nie byłyśmy nawet przygotowane na taki, można powiedzieć, odzew i boom, bo wszyscy nagle chcieli produkty kupować, oglądać, a myśmy miały w ogóle nawet problem z taką produkcją stałą, więc musieliśmy się szybko ogarnąć. Strona internetowa w ogóle była w rozsypce, więc pod takim względem przygotowawczym, no to totalnie poległyśmy.
I dopiero kiedy dostałyśmy zaproszenie do programu telewizyjnego śniadaniowego i wiedziałyśmy, że po tym może być boom, to jeszcze pamiętam z Bogną właśnie... Możemy powiedzieć nazwę, naprawdę. Aha, tak, tutaj no można. To dobra, no to w Dzień Dobry TVN. Byliśmy w ogóle gdyby całe to było pytanie na śniadanie, to nie, byśmy wycięli. Ale jak nie, Dzień Dobry TVN, to można. Nie, byliśmy w ogóle podjarane, bo akurat mieliśmy panią Dorotę Wellman i pana Prokopa, więc to było super. I w hotelu jeszcze o godzinie 2 w nocy kończyliśmy z informatykiem strony internetowym, żeby w ogóle coś zadziałało, no. Żeby jakkolwiek wyjść do przodu i wykorzystać po prostu te 5 minut tego fejmu. To tak startupowo. Ja się cieszę, że dopowiedzieliście, że o drugiej w nocy z informatykiem kończyliście stronę internetową, bo to myślę, że to przed programem dobrze. Gdybyśmy miały teraz tą wiedzę, którą mamy teraz po tych 10 latach, to wtedy to po prostu wyglądałoby to może troszeczkę inaczej. Ale to co? Sorry Mateusz, wyrywam się. To co? Byście zmieniły? No, na pewno byśmy się lepiej do tego przygotowały. Na pewno przygotowałybyśmy przed taką premierą bardziej produkcję. Na pewno byśmy sobie bardziej ogarnęły kwestie jakichś kosztów, produkcji, marketingu. Tak, tak jakby, no wszystko bardziej na pewno było... No, na samym wiadomo, początku? Że może to jest takie... życzeniowe myślenie. Tak. Życzeniowe myślenie, no. Specjalnie chciałem to pociągnąć, bo nie wydaje wam się, że to jest coś, co wiecie i dzisiaj z punktu widzenia, że wiecie, że się udało, a wtedy to był bardziej stres takie jeszcze... Wiecie, no, trochę inaczej się inwestuje z perspektywy wiem, że wyszło, a co innego, jak jeszcze, dobra, w portfelu jeszcze nie jest aż tak grubo. Ale wiecie, można było to zrobić na zasadzie, jechać? No nie, można było to zrobić na zasadzie takiego preorderu. No nie wiem, nie wiecie, żeby się jakoś spróbować jakby sprawdzić, nie? Ja w ogóle miałam nawet problem, żeby oszacować cenę końcową danego produktu. No. Myśmy dzwoniły do znajomych, które sprzedają ile to powinno kosztować. Lampy, żeby zapytać, jak w ogóle powinniśmy tą cenę wyliczyć, tak? Jak te marże w ogóle powinny wyglądać. Potem się zderzyłyśmy z tym, jak to wygląda współpracując z punktami sprzedażowymi. Tak. Jakby jakie są prowizje, tak? Jak to w ogóle działa. Jak to w ogóle działa i... No i w sumie do teraz jeszcze jakby tak się jakby z tym zmagamy, tak? I jakby gdzieś tam... Okazało się, że na przykład punkty sprzedażowe w większości chcą brać w komis, czyli musimy daną rzecz wyprodukować, wydać tą kasę z naszego portfela, ale od razu nam się to nie zwróci. No zamrażacie i teraz... pieniądze. Tak, właśnie staramy się tego nie robić już, nie? Dokładnie. Ale... Widzimy, że jakby to takie zamrażanie wydaje się, że to jest tylko kilka punktów, a tak naprawdę to jest bardzo duży magazyn się potem tworzy. Też, jeżeli punkt sprzedażowy kupuje taką rzecz, on na to dba i ma większą chęć, żeby się tego pozbyć po prostu i to... Żeby to sprzedać, dokładnie, nie pozbyć, że powiedziałam, no sprzedać generalnie, a jeżeli jest to część komisowa, jeżeli jest produkt w komisie, to nie zawsze szybko się sprzedaje ten produkt. To jeszcze wrócę do tego początku trochę, bo już jakby się rozpędziliśmy, bo to były chyba czasy, kiedy dosyć mocno popularny był, nazwijmy to, regionalizm, nie? Czyli jakby, no właśnie, wspominałaś o Warszawie, że w Warszawie pojawiały się różnego rodzaju gadżety, na Śląsku pojawiały się różnego rodzaju miejsca i ten design taki lokalny, regionalny był dosyć mocno popularny, nie? Mówię był, bo pytanie czy jest i to za chwilę będzie to pytanie, natomiast, no właśnie, był Geszew, było no to był moment, kiedy zaczynaliśmy się przestawać wstydzić, skąd jesteś. No właśnie, tak, to dokładnie. Jakby każdy w Polsce się przedstawia. Tak, ja mówię w ogóle jako Polacy tak. I pewnie jako mieszkańcy poszczególnych regionów, no bo to nie tylko Śląsk, ale... Ale myślę, że Śląsk w szczególności, zobacz, no końców lat 90. zamykanie kopalni i region, który się kojarzy raczej z biedą i z tym, że jest brudno, szaro i ponuro. I wiesz, mam wrażenie, że województwo śląskie... Śląskie Zagłębie musiały znaleźć swoją nową identyfikację, prawda? I odkryć to, w jaki sposób rozegrać i ten industrializm, i to swoje dziedzictwo. Tak. Ja nie wiem, czy my wyszliśmy z... Ja myślę, że dobrze bym chciał. To kwestia tego, zależy kto też kiedy się urodził, tak? Że też, że jakby patrząc na przykład na naszych rodziców, mieli do tego bardzo długo inne podejście. Tak, dokładnie. My już jakby wyrośliśmy trochę w innych latach, już nie pamiętamy tych problemów, tak? Więc jakby myślę, że to też jakby na pewno związane jest z historią. No, ale jakby z regionami, myślę, że właśnie to nie było tak równo. Może jakby ten Śląsk był właśnie tak, jak mówisz, że trochę chyba pozostawaliśmy w tyle w stosunku do, no na przykład, nie wiem, przykład Warszawy czy Krakowa. Ja myślę, że musieliśmy zwalczyć gigantyczny kompleks, który dalej moim zdaniem bardzo widać w tym, że
parę miejsc jest utrzymywanych, które się nie spinają w żaden sposób. Mhm. Okej, okay, ale jakby wracając do tego, no właśnie, ten trend na pewno wam też pomógł w tym, żeby tak, jakby zaistnieć, pewno. Nie? Ten trend dalej się utrzymuje? W sensie pod względem takiej mody na regionalizm, czy... Czy on się utrzymuje? Myślę, że jakby przez to, że ludzie właśnie mają taką śmiałość mówienia o Śląsku pozytywnie i chcą jakby faktycznie jakby wyjeżdżając powiedzieć o nim, czy właśnie zabrać ze sobą ten pamiątkę, czy coś, nie wstydzą się tego, że jakby zabierają ze sobą węgiel, czy właśnie myślą o innych produktach. I jakby my nie obserwujemy jakiegoś takiego dużego spadku. Spadek był bardziej spowodowany na przykład pandemią, tymi wydarzeniami związanymi z wojną. Jak może też przez to, że zaczęłyśmy bardzo powoli działać prosprzedażowo, od w sumie dopiero dwóch, trzech lat, to tej tendencji spadkowej nie widzimy, bo wcześniej jakby to działało taką trochę swoją siłą napędu. Okej. Okay. Tak, dokładnie. To, no właśnie, a to pytanie, bo na początku zaczynałyście, i to też powiedziałyście, od, nazwijmy to, gadżetów pamiątek, nie? Czyli tak. Jakby to nie była typowa biżuteria. Teraz jednak przestawiłyście się i jest również biżuteria. To pytanie teraz, to od kiedy? To znaczy, myśmy sobie to tak trochę podzieliły. Chcesz o tym powiedzieć? Nie, możesz powiedzieć, jasne. Myśmy jakby... Śmiało, bo... Wprowadzając kolekcję, zaczęliśmy się zastanawiać, czego właśnie nasi użytkownicy oczekują i bałyśmy się czegoś takiego, że stworzymy kolekcję, która będzie właśnie super kolekcją modową, która nam się będzie podobała, będzie się wpisywała w trendy, ale nasi użytkownicy tak naprawdę nie są do tego przyzwyczajeni. Nie możemy jakby zafundować im takiego przeskoku, więc stworzyłyśmy kolekcję taką pół na pół, która łączy ze sobą Jest takim pomostem, łączy ze sobą srebro, kamienie naturalne i dzięki niej chciałyśmy właśnie trochę użytkowników wprowadzić w inny świat. Chciałyśmy pokazać, że brokat to nie tylko właśnie ta klasyczna kolekcja. Są już to takie bardziej skomplikowane wzory. Nad tą kolekcją pracowałyśmy naprawdę kilka dobrych miesięcy. Bardzo dużo czasu nam zajęło prototypowanie, dotarcie, wypracowanie takiego schematu współpracy z kamieniarzem, z osadzaniem jego kamieni, z węglem, dopracowanie wszystkich detali. Natomiast ostatnią kolekcją, którą wprowadziłyśmy, jest kolekcja o nazwie Galanda. Ona jest inspirowana wiankiem śląskim i w niej już tego węgla jest najmniej, ale to nie znaczy, że jakby chcemy z niego zrezygnować. Chcemy po prostu pokazać jakby takie nasze troszeczkę inne spojrzenie. To jest ten proces, którymśmy też przeszły od jakby samego węgla i teraz poszerzyłyśmy naszą działalność, bo tak jak Bogna mówiła... Bo jednak, nie ma węgla. Nie, jest cały czas węgiel, tylko trochę jakby już w innych proporcjach i zaczęłyśmy się zastanawiać, jak tego klienta znowu na przykład zainteresować, żeby on do nas powrócił, bo no, jak już kupił raz kolczyki, pierścionek, jak możemy jeszcze go jakoś do siebie z powrotem przyciągnąć. I chciałyśmy też taką wielowymiarowość Śląska pokazać. Tak, dokładnie. Że widzimy też jakby inne cechy. Czyli inne super... startowałyśmy jakby z tym, że brokat się kojarzy z węglem, a teraz jakby pracujemy na tym, żeby brokat się kojarzył, ta biżuteria z modą, ale i z tymi tradycjami śląskimi, które po prostu łączymy, czyli okay. Jeżeli w kolekcji tej pół na pół zaprosiłyśmy na przykład do sesji zdjęciowej takich naszych lokalnych celebrytów i pokazałyśmy bardziej od tej strony... W sumie też przedsiębiorców. No, tak, dokładnie. I przedsiębiorców, którzy jakoś tam są właśnie kojarzeni z naszym regionem. A Galanda, to tak jak Bogna mówiła, no już jest jakby inspiracją jest ten wianek, w ogóle strój śląski, ale przede wszystkim ten wianek, więc idziemy już w tą stronę takiej no trochę szerszą. Powiedziałeś, ja to tak naniosę tylko dla słuchaczy na oś czasu, bo nowa kolekcja, ona ma już też 2-3 lata, nie? Tak, tak. No, ona... Nie, rok. Galanda ma rok. Rok właśnie minął, a pół na pół ma 2 lata. Okej, tak. Czyli był okres, kiedy wprowadziłyście najpierw gadżety. Ten sukces was nie zabił, co jest też często, może być, wbrew pozorom, za duży sukces może być gwoździem do świeżej trumny przedsiębiorcy. To długo trwało, 7 lat licząc, tak? No bo w zasadzie chyba plus minus 7 lat miało się tą jedną kolekcję. Tak, tylko musimy też wspomnieć o tym, że zajmujemy się też w pracowni architekturą i to jest taka dosyć ważna...
dziedzina, która, na której my początkowo jesteśmy obie po architekturze i to jest nasza pasja i to my bardzo lubimy robić i nam jakby wydawało się, że jak będziemy miały gdzieś tą kolekcję naszą klasyczną w sprzedaży, ona będzie sobie tak żyła swoim życiem, natomiast my będziemy się zajmowały równolegle właśnie architekturą. Da się tak? Da się tak. Na pewno w pewnym momencie stwierdziliśmy, że na pewno jest to dobre mieć takie dwie odnogi, bo zawsze jedna może drugą uratować. To tak? Pokazała pandemia głównie właśnie, że będąc, mając te dwa filary, da się przeżyć. Tak. Ale tu i tu jesteście, nazwijmy to, na maksa, w sensie na tyle, ile jest to możliwe czasowo, czy jednak, bo też przedsiębiorcy z tym mają duży problem, nie? Mm-hmm. Na zasadzie mamy kilka marek i teraz w żadnej nie jestem na maksa pod względem jakby tego, co chciałbym jej dać, w związku z czym jednak cierpi kosztem drugiej. I pytanie, no, wy jesteście we dwie, więc uzupełniałyście się w ten sposób, czy jednak w momencie, kiedy, no właśnie, była potrzeba, to bardziej skupiałyście się na jednej marce kosztem drugiej? Właśnie testujemy takie różne modele, że tak powiem. Mm-hmm. Bo na początkowo robiłyśmy wszystko tak bez planu. Potem zaczęłyśmy... Na YOLO. Tak. W ogóle nasi znajomi już nam mówili. To było 12 lat temu startup, tylko wtedy jeszcze nie było startupów i nikt tego tak nie nazywał, więc myśmy sobie taki zorganizowały życiowy. Mówiliśmy o startupach jako AIP. No 12 lat temu. No pewnie, my startupową rewolucję robiliśmy. Mateusz, ja 10 lat temu. To może ja nie pamiętam. Może myśmy, no. Znaczy i tak byłyśmy o tyle, uważam, mądre, że dostałyśmy ja i Bognos dotację na to. Tak, super. Jakby skombinowałyśmy ten hajs na te pierwsze nasze koszty. Tak, więc jakby bez tego pewnie byłoby nam na pewno dużo, dużo trudniej, tak. Szczególnie, że koszty jakieś oprogramowania, bo faktycznie wzięłyśmy tę dotację na te rzeczy takie, które były po prostu naszymi narzędziami gdzieś do pracy. Programy, komputery, drukarki. Komputery, tak. No ale powiedziałaś o tym, mówiłaś o tych modelach pracy. Tak, właśnie no. Tak. Na początku sobie zupełnie z tym nie radziłyśmy i nie wiedziałyśmy o tym, że powinnyśmy to jakoś sobie zaprogramować i zaplanować. Potem próbowałyśmy wprowadzić taki podział, że ja się zajmuję biżuterią, aroma, architekturą, ale też widzimy, że to nie do końca działa, a teraz próbujemy wprowadzić taki model, że bardziej dzielimy się tym, na YOLO. Jak to nazwać? Nie. Bardziej kompetencjami. To bardziej tak, to co ja bardziej czuję i tym ja się zajmuję, a to jakby już po tylu latach widzimy, której z nas co lepiej wychodzi. Tak, a może dać przykład? Tak, na przykład mamy, jeżeli chodzi o architekturę, to jeżeli spadają nam takie projekty do realizacji jak stoiska, gdzie trzeba działać bardzo intensywnie w krótkim okresie czasu i zajmować się w dużej mierze logistyką i koordynacją wielu różnych czynników, branż, wykonawców, podwykonawców, bo to wygląda tak, że klient u nas zamawia projekt, dostaje wizualizację, a my musimy potem to stoisko dostarczyć dokładnie tak, jak na tej wizualizacji zobaczy i zajmujemy się całą tą logistyką, więc w takich na przykład projektach czuję się dobrze ja, natomiast jeżeli jest taki projekt budowlany, który się ciągnie 2 lata i trzeba się zagłębiać w każdy detal, rozrysowywać, Roma na przykład robi teraz taki projekt, w którym jest 26 przekrojów i trzeba na przykład sprawdzić wszystkie przepisy budowlane, skonsultować to z 10 branżystami i trwa ten projekt przynajmniej 1,5 roku. Tak. To tym zajmuje się Roman. A powiedziałaś konserwator. Widzę, że coś o tym wiesz. Powiedziałaś o architekturze, a gdzie biżuteria w tym No właśnie i teraz ja jakby cały czas to godzę, bardziej ja się jednak zajmuję biżuterią, ale z drugiej strony na przykład jeżeli chodzi o social media, które jakby są bardzo ważne, nawet ważniejsze w przypadku biżuterii niżeli architektury, bo też jest ważne to, że z architektury mamy głównie klientów przez polecenia. Mhm. No 99% naszych klientów to są polecenia, więc jakby oczywiście social media są tutaj ważne, strona również, ale tutaj na przykład Roma się jeżeli chodzi o Instagrama, Facebooka, to zdecydowanie lepiej odnajduje ode mnie. Chociaż Bogna założyła naszego TikToka. Nie wiem, czy wiecie, mamy od niedawna TikToka. Od niedawna, od roku. Od roku. Ja oglądałem. To były najlepiej wykorzystane minuty w moim życiu. Cieszę się, dziękuję. Skłamałem, mi się nawet powieka nie zadrżała, nie? Się nauczyłaś. No. Stwierdziliśmy, że lepiej wziąć i podzielić się po prostu tak
pracą, aby każdej z nas też to no, przyjemność sprawiało i to, co ma, ta, która ma po prostu łatwości w danej dziedzinie wykonywania tego, no to to robimy. Czyli nie było prosto, podzielić się po prostu markami, że jedna bierze biżuterię, druga architekturę? Nie, bo wiesz co, bo są też skoki, na przykład w biżuterii czasami jest, nie wiem, jakiś gorący okres i po prostu trzeba bardziej tam przycisnąć, a na przykład w architekturze akurat są, nie wiem, 3 czy 4 tematy i trzeba bardziej tam przycisnąć, także jednak ten podział taki na sztywno nam nie wypalił. No i aktualnie jesteśmy na takim etapie, że właśnie mamy dużo projektów, które nam się teraz z architektury przydarzyły i Bogna jednak musi na przykład 2 tematy przejąć, bo jednak no, nie wyrabiamy. Okay. A prosto wam się przełączać między jakby projektami, bo ja też się nauczyłem z Michałem, że jak działaliśmy w inkubatorach, jednocześnie prowadząc firmę, jakieś tam inne projekty, to można powiedzieć równolegle prowadziliśmy x projektów i nie wiem, godzinę byliśmy w tym, za chwilę się przełączaliśmy, robiliśmy coś innego. Nie? I po latach jakby to procentuje, że z tym nie mamy problemu, a pytanie, no właśnie, też się tego nauczyłyście? Wiesz co, to jest i tak i nie, bo z jednej strony mamy po jakichś, nie wiem, 2-3 dniach wrażenie, że mamy łeb jak sklep, bo po prostu musimy ustalić to, skonsultować siebie nawzajem, ale jest to też fajne z drugiej strony, że nie nudzi ci się jakby dany temat, bo jeżeli byś siedział na przykład 2 lata w jednym projekcie, to po prostu nie widzisz już pewnych błędów, już sam nie wiesz, czy to, co zaprojektowałeś, jest okej, a może w ogóle trzeba wszystko wywalić i zrobić od początku i wtedy na przykład prosisz osobę ze mną, że na przykład Bogna, sprawdź mi to i ona przychodzi i mówi, no ale jak to, przecież możesz zrobić tak i tak i rozwiązuje jakby temat. Wpadasz w rutynę i... Dokładnie, w 5 sekund i tak samo jest z drugiej strony, Bogna siedzi na jakimś projekcie i się zastanawia i ja mówię, no to spróbuj to. Mówi, no faktycznie może tak być, więc takie świeże spojrzenie też jest ważne. Dobrze, że to powiedziałaś, bo w zasadzie tak samo jest w biznesie i dużo przedsiębiorców o tym zapomina, że jakby prowadzimy konkretne biznesy, wpadamy w rutynę i wtedy pojawiają się takie osoby jak doradcy, którzy jednak wchodzą z zewnątrz i sprawdzają, w jaki sposób ten biznes działa jednocześnie bez, no właśnie, tej rutyny, bieżączki, bez emocji, podpowiadając, co przedsiębiorca może poprawić. Mhm. Albo osoby, które są jakby na tym podobnym etapie, zauważyliśmy, że rozmowy ze znajomymi, którzy borykają się z podobnymi problemami, prowadzą pracownie, jakby naprawdę dają chyba najwięcej, bo no, są na przykład wymiana doświadczeń po prostu, jakby dzielenie się tą wiedzą z innymi i jakby też jakby, no i vice versa, tak? To jest dokładnie. To jest chyba w ogóle też coraz częściej mając ze znajomymi po prostu konkretnie pytamy na przykład, słuchajcie, albo oni nas, nie wiem, jak wyceniacie projekty, albo macie jakiegoś fajnego, nie wiem, wykonawcę stolarza, albo na przykład ślusarza, czy ekipę budowlaną i w pewnym momencie Bogna przyszła do biura i mówi, Roma, ja mam wrażenie, że w ogóle wszyscy nasi znajomi, którzy prowadzą pracownie architektoniczne, zmagają się z jednym i z tym samym. Nie lepiej zaprosić ich do jednego stolika, postawić wszystkim piwo i po prostu się wymienić tymi doświadczeniami, pójdzie nam po prostu łatwiej. Podcast. Wypuścicie, będziecie omawiać te odcinki, podeślecie znajomym linka. Ale to masz nam pomysł na kolejny plan, który mogłybyśmy sobie wdrożyć. Dziękujemy. Mea culpa. Ale są to po prostu takie rzeczy, z którymi każde biuro się jakoś tam zmaga. No ale tutaj powiedziałeś pod kątem takim organizacyjnym zarządzania tymi 2 markami, ale 2 markami właściwie takimi submarkami, no bo trzeba powiedzieć słuchaczom, że brokat architektura i brokat biżuteria, no to dalej jest brokat, tak? Mhm. Nie macie całkowicie osobnej marki. No właśnie, i czy to pomaga, czy to przeszkadza, bo dużo osób, które też chce w jakiś sposób się dywersyfikować, tworzyć coś innego, no ma bardzo duży zgrzyt i problem z tym, czy tworzyć to pod tą samą marką, czy pod inną marką. Jakie macie tutaj doświadczenie? Nie damy na to pytanie odpowiedzi jednoznacznej, bo cały czas zmagamy się i bijemy się z myślami, co powinnyśmy były zrobić, czy taką decyzję, jaką podjęłyśmy, czy to by była dobra decyzja. My to zrobiliśmy trochę ze względów praktycznych, bo 2 lata temu zaczęłyśmy trochę taki rebranding firmy i wtedy musieliśmy podjąć decyzję, co zrobić, czy te marki rozdzielać, ale stwierdziliśmy, że to jest trochę bez sensu, bo w obu tych dziedzinach, co prawda
Tutaj to jest biżuteria, bardzo mała skala, architektura, bardzo duża skala, projektujemy. Można je w jakiś sposób krosować. Można w jakiś sposób klientom biznesowym mówić o naszych innych produktach. Mhm. Więc w sumie największym problemem była strona internetowa, tak żeby gdzieś użytkowników, odbiorców biżuterii nie zmylić i odwrotnie, tak? Ktoś, kto chce, szuka po prostu konkretnego projektu, trafi na pierścionek i stwierdzi, o co chodzi. Tylko my też jakby te dwa lata temu miałyśmy o tyle, było to trudniej, bo już te 10 lat przeżyłyśmy i teraz ktoś, kto zaczyna od nowa, no to może rzeczywiście zdecydować się, żeby rozdzielić dwa biznesy, tak. A w naszym przypadku było to dziwne, no co, zostawimy brokat, biżuterię, architekturę, nazwiemy, nie wiem, jakoś inaczej totalnie, no to jakby dla klienta będzie zupełnie nowa firma i możemy dużo stracić i stwierdziliśmy, że lepiej będzie popracować nad tym, żeby przekazywać taki jasny sygnał klientowi, że my jesteśmy po prostu, zaczęliśmy się zastanawiać, czym się też odróżnić od innej marki biżuteryjnej. Każda mówi, że jest unikatowa, że robi nietypowe rzeczy, że skrojone indywidualnie dla klienta, że dba o jakość, o wygląd. Natomiast myśmy stwierdziły, że naszym jakby takim wyróżnikiem będzie po prostu nietypowość, nietypowe połączenia, bo jesteśmy jakby dwie w ogóle dziewczyny, które prowadzą biuro. Jest to już coś nietypowego. Łączymy architekturę i biżuterię, schodząc jakby bardziej szczegółowo. Architekturę i biżuterię też jest jakieś bardzo nietypowe połączenie. Biżuterii łączymy te trendy z tą tradycją, też jest znowu jakby to połączenie nietypowe. Może nam się to nie udaje jeszcze jakby dobrze przekazać, ale stwierdziliśmy, że będziemy po prostu trochę taką firmą, hybrydą, która łączy nietypowe rzeczy na każdym zasadzie płaszczyźnie, na każdym poziomie. I to jakby nam teraz stwierdziliśmy, że idziemy jakby w tym kierunku. To jest dosyć duże wyzwanie, nie? Bo pytanie, no właśnie, jak klienci do tego podejdą? Bo tu też trzeba się zastanowić, no czy dla waszych klientów po jednej i drugiej stronie, jeśli chodzi o dwie submarki, to jest ważne. Nie? Czyli trzeba się zastanowić, co jest dla nas ważne, czyli tylko jakie wartości są dla tych klientów istotne. No i starać się te wartości komunikować pod warunkiem, że one są spójne z wami, nie? Z tym, czym się zajmujecie. Dużo się zastanawiałyśmy właśnie nad tym, jak pokazywać jakby brokat i jak siebie i naszą pracę pokazywać. Dlatego na przykład strona internetowa jest też pokazana jako coś w rodzaju gazety z różnymi artykułami, która pokazuje inne jakby dziedziny. Jeżeli chodzi o takie właśnie krosowanie, to co Bogna powiedziała, to raczej nie zdarza nam się, żeby ktoś, kto kupił biżuterię, stwierdził, może u was zrobię, nie wiem, projekt wnętrza domu i na odwrót, ale chciałyśmy po prostu zakończyć takie sytuacje, gdzie dana osoba do nas przychodzi i mówi, o, to wy też robicie architekturę wnętrz, też projektujecie, tego chciałyśmy po prostu uniknąć, żeby dana osoba nie musi jakby korzystać z jednego i z drugiego działa, ale żeby wiedziała, czym my się zajmujemy. Aha, okej. Rozumiem, że takie czynniki emocjonalne chyba tylko trochę wybrzmiało tutaj przy podjęciu tej decyzji właśnie o tym, czy się rozdzielać, czy nie rozdzielać, jak się rozdzielać, czy... No to tak jakby to też jest powiedziała... też trochę praktyczne, tak? No, bo utrzymanie właśnie jednej strony jest prostsze niż utrzymywanie dwóch stron. Zdecydowałyśmy się rozdzielić Instagrama, tak? Żeby jednak Instagram jest też trochę już teraz narzędziem sprzedażowym. No i biżuterii, nie wyobrażałyśmy sobie tego, jak pokazywać na jednym profilu i biżuterii i architekturę. Architektura jest stricte portfolio, natomiast biżuteria już jest jakby trochę też tak bardziej produktowo pod sprzedaż. No ale mając dwie zupełnie marki, musielibyśmy mieć, nie wiem, dwa Facebooki, dwa Instagramy, dwa TikToki, dwie strony internetowe. Tak, i też trzeba... No, to jest ogrom potem ogarniania tych rzeczy. Ja tak z ciekawości zapytam, bo na pewno czy jakąś reklamę, czy jakieś informacje dajecie, jeśli chodzi o wasze produkty, to gdzie klientów wtedy kierujecie? Na stronę główną, czy już na podstronę związaną na przykład z biżuterią? Albo mówisz o których reklamach? Reklamach na Instagramie? Jakichkolwiek. Które kierujecie na przykład tylko i wyłącznie do waszych klientów biżuteryjnych, nazwijmy to? To różnie, bo na przykład w newsletterze kierujemy do konkretnego miejsca na stronie, które chcemy na przykład, nie wiem, jeżeli mamy premierę produktu i wysyłamy newsletter, no to kierujemy użytkowników do konkretnego produktu. Na stronie. Natomiast jeżeli uruchamiamy reklamę na Instagramie, no to już różnie, w zależności od postu, do którego ta reklama jest dołączana, albo na stronę, wtedy na stronę, no nie główną, tylko biżuteryjną.
Albo na sam profil, tak? Okej. Okay. Pytam się, bo czasami właśnie klienci mają z tym problem. Nie? Nie wiem, czy się z tym spotkaliście, może to jest błaha rzecz, ale z tym, że jest właśnie jakaś reklama puszczana i leci coś na główną stronę i trzeba później szukać danej rzeczy. No te lejki marketingowe się często właśnie nie kończą tam, gdzie powinny. No my w tym też nie jesteśmy za dobre. No, no ale staramy się, żeby skrócić jak najbardziej. Tak, ale tak. Jakby było bo kierujecie, znaczy no, to co powiedziałeś, to kierujecie tam, gdzie de facto, co obiecaliście. Tak, nie? Tak, no tak staramy się, ale jakby no właśnie na przykład lejki marketingowe są nam bardzo obce. Dopiero teraz zaczynamy rozkminiać w ogóle o co. To wam wytłumaczymy. Później. Ale Bogdan, jak usłyszała podcaście jeszcze, to się załamała w kontekście tego, że dodatkowa praca by to była. Jak powiedzieliśmy, że jeszcze wasz podcast firmowy. A nie, tak, absolutnie mam już tyle pomysłów, które gdzieś są zakolejkowane do działania, no. Że Roman już mi mówi, Bogna, już skończ, już nic nie wymyślaj. No, ale właśnie, prowadzenie, bo rozumiem, że sociale prowadzicie same, tak? Tak, tak. Nie tylko jesteście to znaczy, brand heroami tam. W sensie same z naszym zespołem, bo to nie tak. Jest tak, że... No, ale jako firma, nie jako firma. Tego z firmie zewnętrznej, tylko to zostaje u nas. To też była nasza decyzja. Nie wyobrażałyśmy sobie oddania tego komuś na zewnątrz. Nie, dlaczego? No... Bo Roma by chyba musiała do tej osoby wyjeżdżać codziennie. Nie, znaczy ja wierzę, że po prostu firma, która się jakby architektura i biżuteria jest bardzo specyficzna, więc ktoś musi naprawdę czuć klimat, żeby dobrze poprowadzić social media. No i ja myślę, że taki nasz followers by od razu wyczuł, że to nie jest nasze, że to nie jest teraz, że to nie jest wrzucane i to nie jest rzeczywiste, tylko jest to po prostu wymyślone, wyreżyserowane. To zależy mi się od tego, Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo my tak samo mówiliśmy w naszej branży, nie, no nasze usługi są tak specyficzne, że żadna agencja tego nie skuma, to nie jesteśmy branżą beauty, czy branżą kosmetyczną, czy branżą biżuteryjną, gdzie tam łatwo to wejść i poczuć, nie? A wy mówicie teraz, że nie, no że i to... No jakie macie odczucia? W sensie skorzystaliście, tak? To Kuba, ja też coś powiem. My staraliśmy się już dwa razy zlecić nasze sociale i dwa razy usłyszeliśmy, że no, mogą promować promocje, ale oni się nie podejmą robienia takich postów jak my, bo nie czują tak branży. No to trzeba robić casting, nie? Trzeba robić casting pod... To był casting, to nie? Okay. I dwa razy firma stwierdziła coś, co podobnie tutaj, że jest pewne, jeśli się robi to samemu i powiedzmy masz pewien rodzaj komunikacji z klientem, to jest w tym taki rodzaj autentyczności, że część osób... No tak, ale jeszcze to też zależy, na jakiej wam promocji zależy, tak, ale tak. Wiecie, teraz jest taki trend, że trzeba być bardzo blisko klienta, budować takie zaufanie, jednak nie wyobrażam sobie, żeby ktoś być za nas... rzeczywistym żeby w tych ktoś postach, za nas na przykład na relacjach opowiadał, wiecie, o premierze gdzieś. No, oczywiście. Musi się nasz team i my też pojawiać, nie? Więc jakby... No, wchodzę na nadzór na budowę, tak? Odpalam telefon i pokazuję po prostu followersom, słuchajcie, dzisiaj będziemy sprawdzać, jak wykonawcy położyli kafelki, a jeżeli chcecie wybrać odpowiedni kolor ściany, no też nie wyobrażam sobie, że nagle dzwonię do... I ci wykonawcy na Instagramie na żywo oglądają, co zjebali w swojej pracy. Tak, nie najczęściej to, jak odpalam telefon, to już się gdzieś tam zmykają, nie chcą być na wizji. No ja to rozumiem oczywiście. No, nie, ale wracając do tego, my sociale prowadzimy teraz też sami. Mieliśmy próby zlecenia. Złe i dobre. Najpierw były złe, bo rzeczywiście było tragicznie, to znaczy to już nie jest trend gdzieś, on już dawno w rozkwicie, to, że klienci już nie kupują bullshitu i czują tą autentyczność, tak, że albo ona jest, albo jej nie ma. Właśnie, tak? Autentyczność to jest to słowo. I jak właśnie czytaliśmy te posty, czytaliśmy ten content, to mieliśmy takie, dobra, no to widać, że to nie jesteśmy my. Mimo po prostu ogromnych strategii, jakie mieliśmy, briefowania agencji, bla, bla, bla. Ale potem trafiliśmy bardzo fajnie, trafiliśmy bardzo spoko. I rzeczywiście było tak, że oczywiście dostarczaliśmy pewne wytyczne, tak w sensie na przykład, dobra, chcielibyśmy w takim poście opowiedzieć o tym, nie? Tak napisane, po prostu tak wybuletowane. I to już poszło dobrze, ale rzeczywiście mamy takie doświadczenie, tak jak mówię, 50-50. Ale teraz prowadzimy sami z względów chwilowo tego, że po prostu mamy dużo materiału, dużo pomysłów, które chcemy sami się trochę w tym wykazać, bo to też jest fajna robota, ale no to jest z drugiej strony, to jest taka trochę balansowanie, czy z jednej strony autentyczność i tak dalej, z drugiej strony czas, który
to kosztuje, nie? I prowadzenie firmy i robienie swoich sociali i masy innych rzeczy, no jest skomplikowane. To jest jeden etat. Tak. No więc właśnie, nie? No. A w zasadzie każdy przedsiębiorca, ja z każdym, bo akurat też się po części zajmuję komunikacją i marketingiem, jak rozmawiamy, to każdy mówi, że jest wyjątkowy i każda firma nie jest możliwe, żeby przekazać tego typu rzeczy na zewnątrz, nie? I akurat ja się z tym no, nie zgadzam nigdy. Pod warunkiem, że da się znaleźć osobę, która mówi podobnym językiem, co wy, czuje podobny klimat, tak naprawdę mogłaby być w waszym zespole, ale nie z różnych powodów, nie? W sensie, że, no ale na przykład obsługuje media społecznościowe i są osoby, które się specjalizują w konkretnych też branżach, które znają te branże, które są w stanie już mówić konkretnym językiem, tak samo jak copywriterzy, nie? No to tej usługi też by normalnie nie było, a jednak piszą. No, no tak, tylko u nas jest problem taki, że musisz w takim razie, jeżeli jesteś specjalistą, musisz być specjalistą od biżuterii i od architektury, znaleźć jedną taką osobę. Już jest trudniej. Musiałyby być znowu dwie osoby na osoby, a to się na to znowu koszty, pewnie. Znowu komunikacja, przesyłanie sobie materiałów, no i znaczy, rośnie. Myśmy to próbowały zrobić z taką osobą, powiedzmy, która nas dobrze znała i zrobić to zdalnie, w sensie i tak kończyło się na tym, że to my musiałyśmy dużo rzeczy przygotowywać, my musiałyśmy dużo rzeczy jakby przemyśleć, jeżeli chodzi o treści. Ze zdjęciami tak. Bywało różnie. Właśnie tu cię chciałam, Kuba, zapytać, jak to właśnie u was było, bo czy wy za każdym razem dostarczaliście ten materiał, czy właśnie ta agencja sobie sama jakby podchodziła do tego kreatywnie i oni sami potrafili na przykład foty zrobić? Nie, foty dostarczaliśmy sami. W kontekście projektowania grafik to był problem, no bo mając u nas projektantów, jak widzieliśmy grafiki, to potem więcej zajmowała nam korekta i krytyka tego, co dostaliśmy, niż jakbyśmy to mieli od nowa zrobić samemu. Także to jest... No to jest ciężkie. No myślę, że tutaj też problemem jest to, że też no, działacie w takiej branży projektowej, tak około designu, w związku z tym też to poczucie jakiejś estetyki no jako takiej, ale macie mimo wszystkie, nie? Tak, no ta osoba też musiałaby bywać na przykład na wszystkich naszych montażach, jakby podążać za naszym harmonogramem budów, jakichś tam, wiesz, nadzorów. To nie byłoby takie proste. Właśnie stwierdziliśmy, że już wolimy oddelegować jakieś inne zadania, niżeli to. Pewnie. No, okay, znaczy... Tak jakoś, tak, w tym bardziej, że też jakby w zespole z nami jest Martyna, która właśnie tak doskonale wyczuła jakby ten klimat social mediów. Tak, dokładnie. I ona dba nad harmonogramem, ona tak naprawdę nad teraz czuwa nad socialami. To jedynie trzeba po prostu ją inwestować pod względem no, rozwoju tej osoby, nie? Czyli żeby nie tylko czuła to, nazwijmy to, ale też żeby była ekspertem w tej dziedzinie dodatkowej. Tak, Martyna mogła jakąś podwyżkę na przykład dostać. Dokładnie. No, dokładnie. Martyna, właśnie, nie musisz dziękować. Właśnie dostała. Idealnie wyczuliśmy moment w ogóle. Jest sporo tak naprawdę. Ale nawet Martyna słyszysz o kursach. Martyna, co chcesz jeszcze ugrać? Pisz to, ja masz jeszcze pół godziny, pisz co chcesz jeszcze ugrać, to zaraz na antenie to spróbujemy wyegzekwować. Dobra, ale wróćmy trochę, bo mówiliśmy tutaj o tym podziale, o rebrandingu, no i o tej nowej kolekcji, tak, że weszłyście już pełną parą w branżę biżuteryjną, tak? No i mnie z zewnątrz, poprawcie mnie teraz, ale kojarzy się branża biżuteryjna jednak jako takim po prostu tysiące małych żuczków i tych kilka gigantów, które tak idą i depczą, tak? Czyli jest, okay, nie wiem, Apart, no, tak. Yes, Kruk i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście tak się zderzyłyście trochę z jednej strony ze ścianą w postaci tej dużej konkurencji, a z drugiej strony w postaci tych małych pracowni? My nie mamy jakiegoś skali porównania i nigdy się nie porównywałyśmy w ogóle też do takich dużych firm, no w życiu, no jakby mamy gdzieś swoją niszę, swoich klientów. Czyli Anna Lewandowska nie będzie nie kusiło biegała was. z waszą biżuterią wśród sztucznych choinek. A nie kusiło was, żeby zrobić piękną i długą reklamę brokatu? No właśnie o tym mówię, tak, tak, ale no... Nie, piękną i długą. No. Tak. Nie byłoby nas na nią podejrzewam stać, a nie byłoby nas stać na tą... Rok temu chyba, czy dwa lata temu była Rebeka z reklamy Apartu, co... Boże, to ja nawet nie wiem. Ja też stop. Nie wiem. Minęły dwie i pół już minuty od startu. Jaka piękna i długa reklama Apartu. Mówiłyście, że no ciężko wam, nie macie tej skali porównawczej, tak? Ale no to kto jest w takim razie waszą konkurencją? Jak wyglądało to wejście już bardziej, ten pivot właśnie w branżę biżuteryjną? No wiesz co, wydaje mi się, że dla nas konkurencją są takie mniejsze marki, które gdzieś na rynku funkcjonują. Natomiast też...
też naszym odbiorcą jest też klient biznesowy i tutaj myślę, że bez tej odnogi też może nie byłoby tak, nam tak łatwo, tak, bo kierujemy naszą ofertę i gdzieś do urzędów, i do ministerstw, i do różnych ośrodków kultury, zwracają się do nas firmy, przygotowujemy dla tych firm branding, pudełka, bardzo często kierują do nas różne zapytania, na przykład chcą mieć takie pudełka, a nie inne, i bardzo elastycznie do tego podchodzimy i staramy się zawsze, zawsze dostarczyć klientowi taki produkt w takim opakowaniu, w jakim chce. I to jest w ogóle bardzo fajny taki też zastrzyk energii. Tak, robimy tłumaczenia na różne języki, w momencie kiedy klient na przykład wjeżdża do Chin czy do Japonii, no to jakby dostarczamy im tłumaczenie takie, jak właśnie sobie życzy. Czyli ten, te gadżety dalej gdzieś są. Pojawiają się. Tak, to jest bardzo istotne. Czyli, tak. Czyli to nie jest tak, że całkowicie stwierdziłyście, że dobra, teraz tak... branża biżuteryjna i koniec. Nie. To tym bardziej, że my tak naprawdę dopiero teraz widzimy, jak bardzo ożywiła się sprzedaż kolekcji pół na pół po 2 latach. I to nie jest taki proces, że... Właśnie to też pewnie wynika z tego, że to był nasz błąd właśnie marketingowy. Myślę, że źle troszeczkę poprowadziłyśmy premierę kolekcji tej Galandy rok temu. Teraz zrobiłybyśmy już to trochę inny sposób i widzimy, że po 2 latach teraz jest, jak wzrosła sprzedaż kolekcji pół na pół, jeszcze nie tej Galandy, więc jakby to też jest taka chwila na oswajanie się z tymi produktami. Ale wiesz, produktami. Na tym Galandy to myśmy wyszły z Galandą z premierą w pandemii, no to... No właśnie, ale to co zrobiłyście inaczej? Co byśmy zrobiły inaczej? No. Znaczy teraz wydaje nam się, że już zaczęłyśmy pracę nad nową kolekcją i postanowiłyśmy sobie, że będziemy dużo więcej o niej opowiadać. Tak. I chciałybyśmy nawet włączyć użytkowników w proces jej projektowania, bo mamy jakiś zamysł, ale chcielibyśmy, żeby nasi odbiorcy, nasi klienci pomogli nam w decyzjach różnych, tak? Bo jest ich mnóstwo. Na przykład, takie podejście lean startupowe. No, tak. Możecie poczytać. Dokładnie, o nim. Oczywiście. Tak, o tym tak, właśnie myślałam. To miałaś na myśli, prawda? No przecież widziałem. No, to ale, pewność w tych oczach. No ale to z czego się wzięło, że na początku tak nie chciałyście się odkrywać? Czy chciałyście wejść mocnym impetem? Czy bałyście się, że będzie, nie wiem, kopia tego wcześniej, niż wypuścicie? Oczywiście, zawsze jest kopia. Przecież żaden przedsiębiorca cię nie powiła w swoim pomyśle. Panowie, więc dlatego nie, pytam. Nie przeskakujmy po tematach, bo tu z 5 moich pytań do zadania jeszcze. Dobrze. No to właśnie chyba z tych różnych. Trochę nasza obawa może przed kopiowaniem, trochę jakby tak. też taka nieświadomość tego, że trzeba gdzieś to robić i można w ogóle w ten sposób to zrobić. Po prostu nie wpadliśmy na to. No jakoś tak, że jakby, no i że zrobimy taką premierę, wow, że to tak będzie fajne, że to będzie takie odkrycie, a to wcale tak nie musi wyglądać, prawda? I stwierdziliśmy, że fajnie by było przed tą finalną częścią, kiedy pokażemy nową kolekcję, zapytać naszych klientów, jakiego na przykład produktu im brakuje, jakiego modelu, bo możemy po prostu też nie wiemy, siedząc w tym, że nie wiem, ktoś marzy o tym, żeby były kolczyki wiszące, a na przykład w kolekcji raczej nie mamy. Czy chcieliby, żebyśmy znowu wrócili do tego, że węgiel jest tym materiałem wiodącym i plus jakiś inny materiał, czy lepiej na przykład na odwrót? Pytamy ich na Instagramie i faktycznie ludzie jakby głosują, odpowiadają, piszą. Tylko pytanie, ile klientów faktycznie was śledzi w mediach społecznościowych, ile to już jest fanów, a klienci, że tak powiem, kupują, ale nie utożsamiają się tak na tyle z marką, że będą z nią cały czas jakby w interakcji. Nie? Tutaj też trzeba się zastanowić, w jaki inny sposób możecie kontaktować się z waszymi klientami. Mm-hmm. Możesz z nami o tym pogadać po podcastie. Mogę. Ale to ja mam jeszcze do tego pytanie, co powiedziałeś, Roman. Czy na przykład, że nie myślałeś o wiszących, czy trudno schować swoje czasami, nie wiem, poczucie właśnie estetyki, poczucie tego, jak wy byście to zrobiły całkowicie do kieszeni na rzecz tego, że rynek czegoś potrzebuje? No tak, jest to trudne, bo tworząc biżuterię też jakby wybierasz pewne rzeczy, które tobie się podobają, a nie zawsze może być to odzew wśród klientów, dlatego na przykład teraz przy projektowaniu... Bo są burzliwe dyskusje, bo każdy z nas ma zupełnie inne gusta i zupełnie inne podejście do tego. Tak, z jednej strony chciałbyśmy, żeby ta biżuteria była super, wymyślamy jakieś nowe rzeczy, a potem znowu wracamy i mówimy, dobra, ale chwila. Musimy zaprojektować to tak, żeby też nie być od innych wykonawców zależnym, czyli musimy troszeczkę tutaj zmienić jakby sposób myślenia. Coś tam dodajemy, coś odejmujemy, ale to musi być dostępne, żeby potem nie było, że nagle brakuje nam jednego elementu i po prostu produkcja stanie. Potem się zastanawiamy też nad
nad tym, czy dany wzór, ile będzie się go robić, czy nie za długo, czy nie za mało, więc cały czas są te, cały czas się boksujemy między tą estetyką i tym, co my byśmy chciały i w ogóle ja mam inne wyobrażenie, bo no inne, już się kłócimy, a jeszcze tutaj dochodzi do tego kasa, do tego dochodzi ta część właśnie logistyki, jeszcze ta technologia, no i najważniejsze na końcu, ile ten produkt będzie kosztować. I to są tak naprawdę takie składowe, które z każdej strony trzeba jakoś tam pochytać. Ale fajnie widać ten progres w waszym podejściu, tym, co mówiliście jeszcze parę minut temu, jak tworzyliście pierwszą kolekcję tak, i te tak. Druga w nocy przed programem, a teraz, że właściwie na decyzję o to, czym coś wejdzie do kolekcji, stoi po prostu x czynników związanych z podwykonawcami, dostawcami i tak dalej, i tak dalej. No, dokładnie. A to, co też Kuba powiedział, to w zasadzie to jest spójne z tą waszą pierwszą marką, no bo w zasadzie, jeśli projektujecie dla jakiegoś inwestora, no to i tak pojawiają się pewnego rodzaju, to jest wasz projekt, tak, wspólnie z inwestorem stworzony, inwestor zaczyna go w jakiś sposób zmieniać, pojawiają się pewnego rodzaju negocjacje, nazwijmy to, no i później jakaś finalna rzecz, nie, ale to jest najważniejsze, żeby jednak odpowiadała na potrzeby klienta, nie? Tak, trochę tak same ze sobą te negocjacje prowadzimy. To jest najtrudniejsze, w naszym zespole, nie? tak. No. To ja chciałem w końcu. Proszę, Michał. Dziękuję. Wróciłeś z dalekiej podróży. Nie, ja was po prostu słuchałem i stwierdziłem, że nie będę chamem i mam przerywał. Nie robię przytyków do nikogo, drodzy panowie. O nieobecnych tylko źle. Chciałem podpytać troszkę o tego klienta biznesowego, bo wy macie bardzo, myślę, unikalną, to możliwe, że pracujecie z tym klientem biznesowym, a jednocześnie też sporo indywidualnego. To który jest fajniejszy? Czy to jest trudno powiedzieć? A pod jakim względem? Nie, tutaj nas słuchają tylko klienci biznesowi, którzy są też prywatnymi, więc komukolwiek nie powiecie, to jest to dupa z tyłu, co nie? Więc możecie pojechać. Nie wiadomo, że nie możemy pominąć ani jednego, ani drugiego, że fajniejszy jest zastrzyk finansowy, dużo większy, bo klient biznesowy biorę zarabia 50 spinek, tak, większą 500. Ilość i jest to łatwiejsze w przygotowaniu, bo robimy po prostu jedną dużą partię za jednym razem, jest to łatwiejsze w przygotowaniu. Natomiast nie możemy nigdy zapominać o kliencie indywidualnym, nie mówiąc już o tym, że no też nam... Ale też ten klient indywidualny często właśnie, nie wiem, pani z działu promocji kupiła nasze kolczyki i stwierdziła, kurczę, a może byśmy, po co kupować kolejny pióro? Czy klient indywidualny nie jest nośnikiem tego... Tak, ja się to chciałam powiedzieć, tak że jest nośnikiem, że pani, która jest bardziej kreatywna, czy pan i po prostu poszukuje i gdzieś tam w internecie nas znajdzie, sam kupi, czy dostanie w ogóle taki produkt i potem mu świta w głowie, że może byśmy zamiast tego pióra albo tam notesu zamówili jednak spinki. Może w tym roku coś innego, bo oni jednak też szukają jakichś nowych rzeczy, nowych produktów rozwiązań. A działy HR tylko siedzą i przyglądają katalogi co roku, co można już zrobić, bo właśnie koszyki prezentowe były dokładnie. 20 lat temu. A trzeba się wyróżnić. Zróbcie pendrive'y z węgla. Mieliśmy mnóstwo takich pytań właśnie o pendrive'y. Albo coś jeszcze takiego robi teraz. Ładowarki indukcyjne z węgla. Ale właśnie... To są te takie piłeczki antystresowe, węgla. To tutaj będzie węgiel antystresowy. Tak. Nasza koleżanka z biura, Agnieszka, właśnie ostatnio wspominała, nie, Boże, albo to byłaś ty, bo już nie pamiętam, że fajnie co roku różne firmy z różnych dziedzin, które akurat teraz są na fali, zamawiają nasze produkty. Jak kiedyś w czasie pandemii to były głównie firmy farmaceutyczne, tak teraz na przykład firmy z fotowoltaiki. Jest bardzo dużo zapytań, czyli widać, że ten trend, tak naprawdę to, co w danym roku przeżywa boom, ma... Gdzie jest pieniądz? Gdzie jest pieniądz, to tam tak naprawdę potem są zapytania. Dobra, to takie dwa szybkie szpile, żeby pogłębić te pytania i lecimy do następnego. Urzędy bardzo były spóźnione względem klienta biznesowego, czy wyprzedziły? W sensie, bo rozumiem, że gdzieś tam wyczaili, że jesteście trochę taką marką eksportową. Nie, bardzo szybko się do nas odezwały urzędy. Tak, szybko, czyli urzędy wyczaiły klimat nosem. Tak, nawet ministerstwa. Ale to, proszę cię, pamiętaj, że w grudniu trzeba budżet przepalić do końca roku, także w grudniu są święta, to nie mogło się lepiej złożyć. Wyszukaj biżuterię, drogę, Tak, no dokładnie, budżet jest... Dobra. Ważne. To, czyli możecie dostarczyć w kwietniu, byleby zafakturować w grudniu. Tak, dokładnie, to jest to. Ale coś co fajnie pokazuje czasami skalę, chciałbym zapytać, a ile najwięcej musieliście dostarczyć do jednego klienta? Na przykład, nie wiem, ktoś zamówił 1000 pierścionków albo 500 spinek. Nie, w zeszłym roku chyba było jedno z większych naszych zamówień, to było 500 sztuk takich szpil, które
przygotowaliśmy akurat indywidualnie dla Fundacji Polsat. To były takie piękne, trójwymiarowe, pozłacane serca. I z tego, co pamiętam, właśnie to było ich 500 sztuk, to było na jakąś taką ich okrągłą, jubileuszową galę, która właśnie nadanie było w telewizji. Tak, Były zbliżenia na to, jak się wbijają właśnie, do szpilę? Właśnie jak mi ostatnio opowiadałam mojej dobrej znajomej, która prowadzi swoje social media sama też i jakby nad tym oparła swój biznes, mówi i wy tego Bogna nie pokazałyście na waszych social mediach. My przy niej to w ogóle jesteśmy naprawdę... A mogłyście? No wiesz, no mogłyśmy sobie nawet nagrać wideo. Że masz taką umowę, NDI-ki. Że dostarczacie towar, a w życiu nie możemy, my tak mamy z eventami, coś robimy i tylko zęby wtyki, nikt się nie dowie, pamiętam. Co robiliśmy my. Zwykle po prostu wysyłamy klientom. My nie mamy umów czy takich zamówienia, mamy ewentualnie zaliczki, raczej nie, bo odbywa się na zasadzie umów. Ale w ogóle jesteśmy tak skupione zazwyczaj nad projektem, ale na tym, co robimy, że potem zapominamy o tych socialach i potem jadę dzisiaj na przykład, bo ona jedzie w samochodzie, jej Roma, a w tym tygodniu mogłyśmy jeszcze to i to zrobić i w ogóle mogłam wyciągnąć telefon i zrobić zdjęcie, nam selfie, mogłybyśmy i to włożyć. A na ten podcast musimy jechać teraz. Tak, dlatego właśnie zapytała, czy od razu może być przesłane. Dlatego mówię, Roma, dzisiaj musimy sobie zrobić zdjęcie. Tak, dokładnie, tego już nie zmarnuję tej okazji. Ale był TVN, był Polsat, dlaczego nie zrobiłyście jeszcze nic dla TVP? Dla TVP. Jeszcze się do nas nie odezwali. Ale widzisz, oni... Panie Jacku, dziewczyny wysoko celują, a nie w szambo, także zostawmy to na razie. To ja, Michał, między twoimi pytaniami takie pytanie, które pojawiło mi się w głowie. Tak, nie dziękuję pozwolę. Związane z waszą konkurencją, bo troszeczkę Kuba jakby od tego zaczął. I jak wam się z nią współpracuje? Bo tak naprawdę po części jesteście uzależnieni od części konkurencji, nie? No bo jeśli pracujecie z jubilerami, a w zasadzie te pracownie wielkościowo, można powiedzieć, są porównywalne, to nie jest apart, to nie są tego typu kruki i tak dalej, no to... Wiesz co, my już teraz... Nigdy nas, wydaje mi się, ci jubilerzy nie traktowali jako konkurencji, raczej mieliśmy bardziej z tym problem, że w momencie, kiedy wiadomo, to dla nas było, to było dla nas oczywiste, to nie przedstawiam tego jako zarzut, że jeżeli mieli swoje jakieś zamówienia pilne, no to my byliśmy zawsze na drugim planie. Natomiast od pewnego czasu Martyna jest też jubilerem, więc jakby super sobie radzi z produkcją i od niedawna też dołączyła do nas Angelika. To są osoby, które jakby zajmują się już po prostu dla nas tą produkcją i... Powiększacie zespół, a nie outsourcujecie na zewnątrz. Troszeczkę tak, troszeczkę tak, jakby teraz badamy to rozwiązanie. Mamy właśnie naszą pracownię już też wewnętrznie zaraz przy biurze, co nam bardzo mocno ułatwiło. Pracownię jubilerską. Pracownię jubilerską, tak. Tak, nie dopowiedziałam, że ułatwiło nam to bardzo i skróciło logistykę, tak, bo wcześniej musieliśmy bardzo dużo jeździć i jak mieliśmy jakiś jeden model. No daleko, nie? Dokładnie. Właśnie tak mi się wydawało, że to tylko wszystko było na Śląsku, ale jednak zabierało nam to sporo czasu. Nie, to była jedna osoba, która cały czas musiała jeździć i przywozić, zawozić. To jest coś za coś, bo z jednej strony skróciło bardzo logistykę, ale z drugiej strony mamy na przykład jakieś stałe koszty w postaci po prostu, no to badamy, co jest utrzymania. Tak. To też by się tak wydawało, ale to jest spory koszt. Tak, z jednej strony na pewno, natomiast z drugą stronę się trochę uniezależniłyście i dwa, teraz trzeba tylko policzyć, kiedy się pojawi ściana na zasadzie, że ten zespół już nie jest w stanie więcej zrobić, no i będzie trzeba znowu jakby zwiększać. Aby tak było. Tego wam życzę. Dziękujemy. No skoro Mateusz podpytał o konkurencję, to ja podpytam dalej. A jak z kopiowaniem? Czy pojawili się naśladowcy? O, widzę, że tu tak, widzę, uśmiechy się pojawiły. No teraz tak. Możemy pojechać. No to teraz bardzo proszę. Jakie tam procesy marki, były? Nie, jak no grubo? Tak, są oczywiście kto zrobił marki. Największą kupę tam wam? No słuchamy, słuchamy. Znaczy tak, przede wszystkim my jako pracownia, która projektuje biżuterię z węgla, nie jesteśmy pierwsi. Tak jak Bogna powiedziała, były już osoby, szczególnie takie osoby przy kopalni, które już tworzyły z węgla i miały na przykład też, można było dostać korale na przykład. Lokalni artyści. Tak, lokalni artyści, dokładnie. Więc to nie jest coś, co myśmy po prostu wpadły tak jako pierwsze. Kiedyś właśnie pojawił się jeden z pierwszych takich artykułów, o którym w ogóle nie wiedzieliśmy, że ktoś taki artykuł tworzy, że tam pokłóciły się o węgiel. Ktoś nas poprosił o jakieś wypowiedzi. Monopol o węgiel, jakoś tak wstawił to w takim kontekście po prostu strasznie...
No. Wiecie, to też byłyśmy wtedy bardzo jakby świeże i nie wiedziałyśmy, że też media potrafią tak doskonale manipulować pewnymi rzeczami. Tak, że... nie prosiłyśmy na przykład o autoryzację. Dokładnie. Tak, nie wiedziałyśmy, że w ogóle możemy poprosić. Wycięli w zasadzie część tam z naszych wypowiedzi i powstała burza, że my tutaj zagarniamy węgiel cały dla siebie i nikomu nie pozwolimy. Dobrze, a właśnie a propos montażu, abyście mogły powiedzieć teraz do mikrofonu głośno i wyraźnie. Jesteśmy najlepsze, jebać biedę. To bardzo prosimy, bo nie będziemy musieli potem sobie wycinać po prostu literek. No okej, okay, ale trochę uniknęliście tej odpowiedzi o tej konkurencji, okay, okay, o tych tak. naśladowcach. Czyli... Są firmy, które też tworzą biżuterię z węgla, nie wiem, czy to są akurat naśladowcy, czy nie. Są osoby, które tworzą inne wzory, też pracują w węglu, natomiast szczerze mówiąc, my ich nie śledzimy, po prostu... Postanowiłyśmy w pewnym momencie, że musimy robić swoje i przestać chyba jakby... tak bardzo się przejmować tym, że ktoś nas zaczyna kopiować, bo w sumie to co mamy z tym zrobić? No mamy zgłoszone nasze wzory przemysłowe, ale które z drugiej nie chronią strony, przed niczym, ale z drugiej strony, no dokładnie, one za bardzo prawa autorskie nam, właśnie prawa autorskie są tak zawiłe, że jakbyśmy zaczęły jakby z każdą osobą, która nas kopiuje gdzieś rozmawiać, albo wdawać się w jakieś pisma, potyczki, to byśmy się wykończyły. Tak, dokładnie. To jest strata energii, i czasu po takim pieniędzy. Po tej pierwszej sytuacji z tymi mediami i z tą, to akurat była pani, która pracownię miała w Zabrzu. Mm-hmm. I po tej przygodzie pierwszej, która nas po prostu psychicznie wykończyła, stwierdziłyśmy, że już absolutnie się tym nie będziemy przejmować i po prostu nie robimy swoje. Nie wchodzimy na stronę konkurencji, nie sprawdzamy, co ona robi. Czasami nam znajomi podsyłają jakieś linki, zobaczcie tak. to, zobaczcie tamto, nie, ale nie mówimy, no okej, wiemy, ale jakby czyli staramy drodzy się. Drodzy znajomi, nie róbcie już tego. Tak. Dziewczyny nie zwracają uwagi na te wiadomości, one trafiają do spamu. Druga konkurencja, znaczy, druga wolna. Tak trudno powiedzieć, że nie zwracamy na to uwagi, no jakby nie da się tak całkowicie od tego odciąć, ale żartuję. Po prostu mamy takie postanowienie, że staramy się tak to robić. I... Wiecie, jest też trochę też tak, że ta kolekcja klasyczna też miała wzory bardzo proste, więc w zasadzie każdy mógł odłamać kawałek węgla, kupić zwykły sztyft, po prostu srebrny, na kropelce i powiedzieć, o, ja mam też kolczyki z węgla i też zrobiłem, zaprojektowałem. Myśmy trochę inaczej to... Na jarmarku, na Nikiszu, co to jest nowisko. No co? Właśnie, no, więc inaczej teraz trochę też podchodzimy do biżuterii. I już teraz się zorientowałyśmy, że mamy dużo lepszą jakość, bo zaczęły do nas trafiać do naprawy rzeczy, które nie były nasze. Wiecie, no, tam dokładnie. Jest próba, tam jest cecha, na naszych rzeczach mamy próbę, mamy cechę, to widać, czy coś jest nasze, poznajemy po jakości wykonania. I tym się też zajmujecie jako studio? Znaczy powiem wam, że, znaczy, no nie, że nie na można prawo? Powiedzieć, że zajmujemy, czyli ale jeżeli... konkurencji? Jeżeli nie. ktoś do nas przychodzi i mówi nam, że tutaj dostał na gwiazdkę od kogoś biżuterię i rzeczy moglibyśmy naprawić, jakby nie robimy z tym problemu, tak? Jak jeżeli tylko możemy, jeżeli to jest taki, jeżeli to nie jest jakiś, nie nasz wzór, tylko coś, co może, z czym możemy pomóc, to okej, okay, ale jeżeli byśmy mieli to jakby odtworzyć czyjąś pracę na zasadzie, nie wiem, innego kształtu, no oczywiście nie. Pewnie. Czyli można powiedzieć, że taki message do konkurencji, żeby przestała tworzyć, bo tak dużo musicie naprawiać ich produktów, tak? Nie, no po prostu mówię to jako anegdotę, że nam się zdarzyło. Ale wiecie, tam wtedy właśnie tak. A propos tego artykułu, o którym Bogna mówi, poznałyśmy, bo faktycznie był ten boom i dużo osób o nas pisało, dużo gazet, ale też poznałyśmy, co to znaczy hejt, bo przy każdym takim artykule, czy właśnie przy jakimś... Rany, tak, to ludzie to jest po prostu... niesamowite po prostu, jak ludziom, nie wiem, czy się nudzi, czy są tak strasznie załamani swoim zawisni. Życiem i zawisni. To tyle hejtu w ogóle od tego, że ludzie nas w ogóle obrazili, jak ja mogę się nazwać Roma, a co to zajmie w ogóle Bogna i one niby są Ślązaczki i po prostu poleciało po jakie biżuterię. To polskie... No, dokładnie, dokładnie. Więc dla nas to było teraz, to się ale już tym nie przejmujemy. Dla mnie na przykład zaskakujące było to, że niedawno był u nas klient i tak jak Roma wspomniała właśnie o tym, że tę pierwszą kolekcję klasyczną było bardzo łatwo skopiować, to przyszedł pan i zaczął sam o tym mówić. W ogóle mówi, wiecie co, ja was już śledzę od lat. No i przyszedłem właśnie kupić teraz coś z tej najnowszej kolekcji, bo wiecie, bo już teraz widzę, że od tej kolekcji pół na pół to już was nikt nie kopiuje. Jakby sami o tym powiedział, wiecie, czyli... To jest bardzo miłe. To ja mówię, rany, wie pan co, to jest miód dla moich uszu, to jest jakby, jest pan bardzo świadomym klientem i nie wszyscy to dostrzegają, nie?
Tak. A to mówimy tutaj też o jakby, no pytanie, nie? Znowu, to jest tak jak z chińszczyzną, albo ktoś kupi iPhone'a na Alibabie, czy tam na jakimś tam innym portalu, albo jednak jest związany z jakąś konkretną marką, nie? I tutaj tak samo wasi klienci, którzy was doceniają, którzy są w stanie być może drożej zapłacić, chociaż sądzę, że drożej, jeśli to jest wyższa jakość, no ale są związani z wami i tak naprawdę wy jako twórczyni jesteście tymi markami, nie? Które za sobą niosą inne marki, nie? Czyli taki trochę personal branding w tym przypadku. I to jest na plus, że się pojawiacie wy jako wy w mediach, jeśli się pojawiacie. Okej. Okay. Pytanie, które miałem zadać przy okazji samego początku, jak rozmawialiśmy o spinkach i o tych początkach. Łatwiej wam się robiło biżuterię dla facetów czy dla kobiet? I dla facetów, dlatego, że tylko spinki i co? Miałeś jeszcze spinki do krawata, teraz jeszcze są szpile. Szpile to są takie modele, które może używać mniej kobieta i mężczyzna, takie bardziej uniseksowe. Czy łatwiej? Nie wiem. Na pewno trudniej jest wymyślić jakąś biżuterię, coś fajnego, nietypowego dla faceta, bo oprócz spinek i szpili... Sygnet, no. Bogna. Coraz bardziej popularna. I to jest następna rzecz. Tunele do uszu z węgla. Tak, tunele też mieliśmy dużo zapytań. No, natomiast o sygnet cały czas się wadzimy, bo ja bym bardzo chciała wprowadzić, a Bogna mówi, że niekoniecznie. Nie no, idzie to chyba w kierunku takiego old schoolu, ale takiego, tylko właśnie pytanie, czy kiczowatego, nie? No bo takie amerykańskie, duże kety, sygnety. Znaczy ja po prostu, ja nie mam nic przeciwko, tylko właśnie mówię, Romie, że to jest jakby kolejna, wiecie, kolejne komunikowanie jakiegoś innego produktu do innego odbiorcy i to już jest, wiecie, mam już tego too much i nie ogarniamy tego, co mamy jeszcze tak dobrze, żeby, wiecie, wprowadzać kolejny model, gdzie target jest zupełnie inny. Znaczy bransoletki dla panów. Też macie, nie? Takie... Nie, takich dedykowanych dla panów nie mamy. Nie, w sensie, że panowie noszą coraz częściej, nie? Tak. Więc tak zastanawiam się nad po prostu męską biżuterią, chociaż ja rzadko kiedy z niej korzystam. No ale... właśnie większość klientów naszych to są raczej kobiety też, więc a jeżeli już są też kupowane spinki, to często to też właśnie... kobiety kupują jako prezent swojemu facetowi, chłopakowi, tacie. Ale coraz więcej panów się potrafi ubrać i coraz więcej panów nie potrzebuje kobiet do tego. Sorry, że teraz tak powiem, ale faktycznie ta świadomość rośnie, nie? I od jakiegoś czasu, nie wiem, pojawiały się książki różnego rodzaju, jak panowie się powinni ubierać. Tak, nam się super współpracuje z Poszetką. Właśnie to są oni są, tak, bardzo dużo zamawiają u nas, jeżeli chodzi o spinki pół na pół. Bo tam jest ważny klient tak naprawdę docelowy, patrząc na mężczyznę. Nie? Tak, jeżeli chodzi o mężczyznę, albo właśnie biznesowi odbiorcy, właśnie to są też, to są jakby w większości spinki do mankietów. Mr. Vintage chyba jest taki influencer, zresztą dosyć mocno jest marką jednej z większych marek odzieżowych, takich eleganckich, nazwijmy to. Poza tym wydał kilka książek dotyczącej mody męskiej. Wydaje mi się, że też dobrze by było jakby tam uderzyć, bo on szuka takich różnych tematów i też pokazuje kontrowersje albo niekontrowersje pod względem ubierania właśnie mężczyzn. Nie? Czyli jakbyście chciał mocniej uderzyć w kierunku mężczyzn dobrze się ubierających, no to w tym momencie coś takiego na pewno może być ciekawym. Mam pomysł na to. Coś dla mężczyzn, powiecie, w dobie lumberseksualizmu, prawda, tego, że tam mężczyzna musi mieć siekierę, prawda. Już nie, już teraz jest ten księcio nie seksualny, nie wiem, chyba od dwóch pachnieć lat. Pachnieć potem, smarem, to może to, tak wiecie, to co wam zostaje z tej obróbki, to potem będziecie dawać, żeby tak jeszcze był usmarowany węglem i to będzie, nie, tak ten. Ale właśnie, no to troszkę wokół tego się będzie moje pytanie następne toczyło. Dlaczego wasz węgiel nie brudzi? Jezu, to jest pierwsze, najbardziej popularne pytanie. No wiem, dlatego właśnie je zadaję. Że węgiel nie brudzi, a drugie, w zasadzie jest dość lekki, nie jest taki ciężki. To są w zasadzie dwa pytania. Czemu nie brudzi? Bo my go po prostu pokrywamy specjalną powłoką, która powoduje, że węgiel nie brudzi. Lakierem do paznokci. Ale bez tego też by za bardzo nie brudził. Nie? Właśnie, ja już... Tak, wystarczy, że umyjesz go. Mówiliśmy, że jak się wyszczotkuje go dobrze, umyje, to już... Już jest dużo lepiej. Ja opowiadam tę anegdotę właśnie z mojego wesela, kiedy mieliśmy bardzo duże spięcie z naszymi florystkami, które nam przygotowywały salę i dekoracje, bo wymyśliliśmy sobie elementy z węgla właśnie, które miały być zamoczone w wodzie. Tak, czyli poza biżuterią mieliśmy elementy z węgla na stole. I nam taka dobra pracownia florystyczna powiedziała, słuchajcie, ale tego się nie da zrobić, bo przecież będzie brudna woda.
Mówię, jak to? Przecież wystarczy umyć ten węgiel i zanurzyć. Nie, no to jest niemożliwe. No i na drugie spotkanie przyjechaliśmy z węglem w słoikach, zamoczonym w wodzie. Powiedział, no faktycznie. No, może Dominika? Różne fantazje tych, ludzie to mają. Były tychy, nie wiem, czy to była Dominika, ale to była pracownia florystyczna z tychów. No, z tych tychów. Okay. I uparliśmy się i cieszyliśmy się, że ten węgiel się pojawił na stołach. Dobra, no to już wiemy, że macie tam jakiś swój patent, tak? Czyli maczacie tam. Kropelkę. Tak, no dobra. I kropelką przyklejamy. Tak. Ale lakierem do paznokci pokrywam. Kropeleczkę na czubeczku, pamiętam. Cztery blokady, DIY w domu w 5 minut. Nie? Wszystkie żarty na temat tego, w czym to moczycie, to zrozumiałam dla siebie, więc dalej. A skąd bierzecie węgiel? To jest najważniejsze. Bieda szyby, nie? Proszę? Bieda szyby. Chodzimy z wiaderkami, spotykamy się z Tromą raz Mieszkamy tygodniu. Na Zalężu, więc wystarczy, że się przejdziesz i weźmiesz. W ogóle mamy taką dziurę? Kuba coś o tym wie. Tak, no, Zalęża to tylko dla słuchaczy, to taka dzielnica Katowic ukryta mniejszą popularnością, jeżeli chodzi o prosperity, nie? Oj tam. Tak. Ale no, jest ciekawa. No dobra, ale serio, skąd bierzecie węgiel? Nie wiem, jedziecie na kopalnię. Ostatnio był napad przecież, nie? Ja dzisiaj wiaderko poproszę. Nie no, ostatnio był napad, słyszałem nie, na kolejnej. Nie, naprawdę, my tak naprawdę... Z tymi chodzi z Biedronki. My tak naprawdę nadal współpracujemy z panem Czesławem, o którym mówiłyśmy. Czyli pan Czesław wnosi. A, pan Czesław zbija szybę. Ten pan, który nas nie traktował poważnie. Ten pan Czesław jest najdłużej. Cały czas z nim współpracujemy i w sumie największym źródłem węgla jest, jak są jakby jego dostawy, bo oprócz tego, że nadal dla nas obrabia ten węgiel i nadaje odpowiednich kształtów, to też jakby dostarcza nam takie bryłki, których używamy. Ale też różnie to bywało, bo zdarzyło nam się w ogóle, przeróżne historie nam się zdarzały, bo było tak, że jakby pomagałyśmy znajomym zorganizować węgiel na jakieś stoisko, potem nam to na przykład z tego stoiska ten węgiel oddawali, stoisko jakieś wystawiennicze też. Też jak na przykład ktoś ma węgiel jakiś w domu i nas po prostu pyta, czy nie chcemy wykorzystać, my go oczywiście tam robimy sobie przesiew, czy jest odpowiedni, czy nie. Ostatnio też znajoma nam... A jaki musi być? To musi być bardziej antracyt w tym momencie? No właśnie czy? Nie, to jest taki... Im więcej spirytów, czyli tych takich przebarwień, które wydaje się, że są fajne, takie srebrne, połyskujące, tym on jest bardziej delikatny i kruchy. Im bardziej przypomina taki kamień, jest bardziej zszarzały, zmatowiały, tym jest twardszy. Tak trochę jak na logikę, jak skała po prostu. Aha. Mam wrażenie, że mógłbyś się teraz dorabiać jako doktora. Z tym węglu, które... Właśnie jesteśmy zaproszone do... Romie wczoraj mówiłam, że jesteśmy zaproszone do jakiegoś panelu dyskusyjnego w grudniu, gdzie są panie geolożki i to będzie dopiero rozderzenie, bo my tak naprawdę, wiecie, tej wiedzy technicznej, oprócz tej, którą nam przekazał pan Czesław, nie mamy. Ale zobaczcie, jak to będzie świetne. No, tam one się wypowiedzą, tam ma tam skala twardości, jakieś tam fi, coś tam pi, jakieś tam podane zbiory, a ty, no jak się świeci, to pęka, a jak się nie świeci, to nie pęka. Ale większość osób pewnie ciebie zrozumie. Nie świeci, a skromnie. A wszyscy, no i rozumiemy. A to ja mam jeszcze jedno pytanie, takie bardziej związane może ze zmianą cen waszych. Czy od zeszłego roku do tego roku ceny u was dosyć mocno podrożały, czy niekoniecznie? Właśnie zrobiłyśmy tylko jedną podwyżkę w przeciągu ostatnich kilku lat i ona była na początku tego roku. Okej, bo wiecie dlaczego? Bo można zrobić bardzo fajną kampanię porównującą ceny węgla w zeszłym roku, czyli 900 zł za tonę versus tamte 4000 teraz, a u was dalej ceny są takie dobre, nie? No, świetny pomysł. Ale tak swoją drogą, jak duże popularności nabiła wam beka właśnie z braku węgla i że znaczy beka z jednej strony, z drugiej strony realny problem ludzi, którzy nie wiedzą, czy będą tak grzali. Duże, nie, myślę, że nie wpłynęło to jakoś na nas. Kuba, to tylko... śmieję się tak. Proszę. Duże, że byłyśmy na story na Make Life Harder, tak. Pojawił się cena naszego pierścionka i chyba właśnie jebać biedę. Było. Ale no dokładnie. Dobra, ile gramów węgla jest w takim pierścionku albo w naszyjniku? To jest kilka gram. No dobra, ale no nie wiem, załóżmy jakieś tak trzy. Właśnie, bo jak zacząłeś o tym mówić, to chciałam już powiedzieć, że ktoś sobie to przeliczy, że tona to tyle, to trzy gramy to tyle i wyjdzie, że ten pierścionek powinien kosztować i od razu mi to przyszło do głowy. Nie, mi chodzi w drugą stronę. Czekajcie. Czyli powiedzmy, że tam to... Dajmy na to 3 gramy, tak? Trzy gramy, dobrze. Mamy. Widzisz, teraz przeliczać. Tak. Po ile sprzedajecie, proszę bardzo, taki pierścionek, jak na przykład, albo tam wisiorek? No nie wiem, 185 zł. No dobra, 200, bo tam inflacja, co nie? No to mamy
Przepraszam bardzo, czyli mamy powiedzmy gram po około 66 zł, prawda? Pięknie, gram po 66 zł. Skoro mamy gram po 66 zł, w kilogramie mamy gramów 1000, prawda? Tak. Mhm. Razy 1000. Mamy, proszę bardzo, tutaj całka, czekajcie, kwadratowa, tak? Mamy 1000. Kotangres, I w tonie tych kilogramów też jest 1000. To proszę bardzo, wychodzi mi, że 66 milionów generalnie. Za to możliwe? Dobrze liczę? Dobrze liczę. Za tonę. Za tonę. No to powiem wam, mamy tytuł tego odcinku, tego tytułu ten, tona węgla za 66 milionów, tak się będzie nazywał odcinek? Dokładnie. Nie no, zdarzało nam się wcześniej takie pytania, czemu to jest takie drogie, skoro my tutaj mamy tylko węgiel, że węgiel jest tani. A tu już macie argument. No teraz no, tak. Teraz, tak, ale to było, wiesz... Przed. Teraz już się nie pytają, no nie dziwię się. Teraz to drogo już było, tanie już było, przepraszam. Drogo już było, teraz będzie jeszcze drożej. Ale dlaczego brokat? Gadaliśmy o nazwie, że no, że to ten, a można się było nazwać wungiel. No, na początku chcieliśmy się nazywać bambetle. Bambetle? Mhm. Nie, różne testowałyśmy nazwy, ale w sumie brokat, nie wiem, czy w ogóle brokatu nie wymyśliła Ola, czy który z Ola? A to coś z Kato, że tam tak, bo ogólnie tak. Pierwszy projekt, który tworzyłyśmy jeszcze na studiach, tworzyłyśmy w takim teamie ja, Roma i Ola i było BRO, no i stwierdziliśmy, że Katowice Kat, więc jakby... połączenie brokat tych, tak, tych rozumiem, wszystkich. Rozumiem, że Ola sobie teraz najbardziej pluje w brodę. Nie, że Olą się przyjaźnimy, nawet możliwe, że będziemy niedługo robić razem duży projekt. Ciekawe, co Ola na to, patrząc na brokat. Ola na pewno zakupiła wtedy domenę brokat.pl, bo teraz jest za 20 tysięcy netto. Sprawdziłeś już? Tak. O kurde. No myśmy kiedyś swego czasu sprawdzałyśmy faktycznie, ile 20 tysięcy netto, tak? No, my mamy pracownię. No, 66 za tonę baniek, także tam jak wam spadną drobne. Ale brokat nam przypasował i stwierdziliśmy, że brokat jest też coś, co się mieni, węgiel też się mieni, więc to jakby pasuje. A nie chciałyśmy się... Nam się to w sumie tak, a nie chcieliśmy się też jakoś nazywać z architektury jak archi, na przykład tech czy tech, każdy biuro architektoniczne ma gdzieś tam albo tektura, technika. Albo, tak, albo X dorzucić. Brokatex. Brokatex, tak. No i stwierdziliśmy, że... Teraz pol. Tylko pozbyliśmy się kropki, bo ona wszędzie utrudniała nam... To tak, ten, dokładnie. Mieliśmy w logo bro. Ale przyjęło się. Ale teraz stwierdziliśmy, że już przy rebrandingu ją usunęłyśmy, bo wszędzie trzeba właśnie było o niej pamiętać i przy fakturach i przy brandingu zawsze to było żeby problematyczne. Tak, tak. No jakby i ludzie ktoś też tworząc brokaty. Opisy... Też nie wiadomo, jak to było, jak to pisać, czy po kropce K duże, czy K małe. Same problemy. Same problemy ta kropka spowodowała. A ten branding, naming i tak dalej. No nie? Trzeba upraszczać. Okej, okay. No słuchajcie, to dziękujemy wam bardzo w takim razie za opowiedzenie, czy węgiel brudzi i skąd się bierze. Dzisiaj rozmawiali w ramach podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Mateusz Majk. Michaś Kucharski. Kuba August, a naszymi gościami były... Roma Skuza. Bogna Polańska. Pracownia Brokat. I w internetach was najlepiej szukać pod adresami? pracowniabrokat.pl. A Instagramy? I TikToki? TikToki, Instagramy, Brokat podkreśnik architektura i Brokat podkreśnik biżuteria to Instagram, a TikTok Bogna nie wiem nawet. Chyba pracownia Brokat. Zaraz. I tym optymistycznym akcentem żegnałem się z wami. Uczestniczyć dzisiejszego podcastu. Pięknie to Michał powiedziałeś. Prawda? Prawie się nie wyplułeś. Widzę, że logopeda pracuje. Cicho! Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Nie, ale widzicie, tona węgla za 66 milionów, a dalej mniej niż jeden sasin. Więc jeszcze musicie podbić trochę tę cenę.